Największe takie zawirowanie, które mnie jakoś trafiło, to był koniec pierwszego Wiedźmina, początek drugiego Wiedźmina. W ogóle tam, w ogóle poznałem tam, wydaje mi się, najzdolniejszych ludzi, jakich poznałem w życiu w CD Projekcie w tamtym czasie. To robienie gier, czy w ogóle bycie w takim, bycie w IT, bycie, nie wiem, programistą i tak dalej, to tak naprawdę nie są ustawienia fabryczne człowieka. Tak, wypalenie myślę, że też przeżyłem. Tylko, że zdiagnozowałem je u siebie po jakimś czasie dopiero. Po którejś tam tej fali zwolnień właśnie powiedziałem, że no następną osobą do zwolnienia jestem ja. Dobra, Maciej, kasa. Ile zarabia twórca gier w zależności od stanowiska, czy da się na tym zarobić? Jestem Szymon Darowski, a to podcast, w którym rozmawiam intymnie o strategiach. Mam nadzieję, że ta treść cię nie zmieni, a nawet jeśli, nie pozwól, by zmieniła kogoś jeszcze. Panie i panowie, witam was jak zwykle bardzo serdecznie. Dziś moim gościem jest jedyny student na Wydziale Fizyki, uczący się jej po to, żeby lepiej pisać powieści science fiction. Jest to główny projektant rozgrywki sławnej na całym świecie serii gier Wiedźmin. Istnieją źródła, które twierdzą, że tąpnięcie kursu akcji CDP-u było skorelowane z jego odejściem z pracy. To gość, który jeśli widzi jakiś problem w dowożeniu efektów przez ludzi, po prostu siada, uczy się ich umiejętności i dowozi coś, o czym tamci mogliby tylko pomarzyć. Jego głowa nie ogranicza go w tworzeniu rzeczy. To jeden z tych wizjonerów, który przesuwa granice tego, co możliwe w każdym swoim nowym projekcie. W 2004 roku przyjął pierwszą kasę za tworzenie gry, ale robi to od zawsze. Nikt tak naprawdę nie pamięta od kiedy. Jako jeden z nielicznych potrafi, a przede wszystkim chce wprowadzać technologie obecne w gamingu do innych branż, komercjalizując je, nie tylko gwarantując rozrywkę. To jeden z naszych magicznych gości, bo gdyby zajrzeć w jego mózg, to zgaduję, że przy odpowiednim zoomie zauważylibyśmy skupiska neuronów iskrzące między synapsami w kształcie słów magia i miecz. Dobra, to może za insajderski żart. Panie i panowie, jeden z najinteligentniejszych technicznie ludzi, jakich znam, wizjoner wyprzedzający nasze czasy, tworzący światy, które gdyby nie tacy ludzie, istniałyby tylko w naszych głowach. Przed wami Maciej Szcześnik. Cześć Maciej. Cześć, i co ja mam teraz jakby powiedzieć? To już wiesz, po takiej laurce to już trudno mi teraz będzie, mam nadzieję, że sprostam temu wyzwaniu teraz. Myślę, że na luzie. Nie, wydaje mi się, bo tak, ty jesteś mega skromnym człowiekiem, więc to rzeczywiście z tego, co mówiłeś, to też nie lubisz takich. To pewnie takich komplementów. Nie ma osób lubi, no tak, ale taka jest prawda. Ja tylko lubię robić gry, to wszystko. I dlatego po prostu, dlatego jestem dobry, bo lubię robić gry. I do tego dojdziemy, bo wydaje mi się, że to może być rzeczywiście clue, tak na dobrą sprawę. Więc tak, na sam początek chciałbym, żebyś coś opowiedział o sobie, tylko w takim naprawdę telegraficznym skrócie, bo będziemy wchodzić głębiej w różne tematy, ale jakbyś powiedział czym się teraz zajmujesz, czym się zajmowałeś, tak żebyśmy złapali kontekst dosłownie w dwóch zdaniach, a ja postaram się to porozszerzać. Jasne. Teraz jestem obecnie jestem CTO w Vinci Games, w takiej firmie, można śmiało powiedzieć, międzynarodowej. Ona jest, to jest startup. Założyliśmy go razem z moim współpracownikiem, co-founderem Nathanem Venturą. Firma jest w Stanach. Zatrudniamy ludzi w tym momencie z całego świata, od Australii przez Polskę. Core Dev Team jest w Polsce, bo też ja jestem w Polsce. Mamy ludzi z Los Angeles, z Bostonu, właśnie z San Francisco, czyli jakby ze Stanów, z Europy i z Australii w tym momencie. Mhm. A czy mówisz, że team jest międzynarodowy, czy ograniczacie się w jakiś sposób do jakichś granic, czy po prostu to jest kwestia tego, kto jest, szukacie najlepszych ludzi na świecie? Szukamy najlepszych ludzi. Jesteśmy już tak rozciągnięci, że jakby strefy czasowe nie grają dużej roli. No tak. Okej. Dobra. Jest kontekst waszego studia. Chciałbym zacząć od jakby początków tego, jak się znalazłeś
Jak założyliście to studio? No bo mówisz, że założyłeś je ze wspólnikami. Ile osób było na samym początku i jakiej wielkości jesteście teraz? Na początku były to dwie osoby, ja i Nathan. Teraz jakby full time to jest 14 osób. Musiałem tak naprawdę sprawdzić, bo to się to jakby fluktuuje i się zmienia cały czas, jako że to startup. Ale łącznie to jest około 30 z różnymi kontraktorami. Jak je założyliśmy, tutaj historia jest taka, że ja wtedy pracowałem w warszawskiej szkole filmowej. Tam też robiliśmy różne gry ze studentami. Mam taki pomysł na grę, którą kiedyś chciałbym sobie zrealizować sam, taki pet project. Nie? Unity, czyli ta firma, która jest odpowiedzialna za jeden z dwóch głównych jakby silników do gier, jest Unity Unreal, zorganizowała taki konkurs, to się nazywało Unity Neon Challenge, gdzie trzeba było zrobić krótką animację, tak naprawdę, wykorzystując najnowsze fajerwerki z Unity. I ja stwierdziłem, że w sumie to jest taka dobra okazja, żeby sobie coś do tego nowego projektu zrobić po godzinach. Totalnie jakby tak lightowo, zajęło mi to 2 tygodnie i zrobiłem takie coś, co się nazywa target movie, czyli taką animację, która pokazuje, jak mogłaby wyglądać ta gra. Ona miała tam jakieś 3 minuty. Tak jak mówię, zrobiłem to totalnie sobie tak po godzinach i hobbystycznie i tak się zdarzyło, że wygrałem ten konkurs. Więc polecam. Pamiętam, a tutaj trzeba podkreślić, że to był konkurs międzynarodowy, dosyć duży, tak? No tam było jakieś 460 chyba zespołów, także jakoś tak było. No i ja wygrałem ten konkurs. Oczywiście zupełnie się tego nie spodziewałem, że go wygram, ale stwierdziłem, że to jest jakaś motywacja, żeby ktoś też, nie wiem, ktoś to zobaczył, ktoś mógł to ocenić. Poza tym jakby potrzebowałem tej motywacji wtedy. Poleciałem do San Francisco, bo to wtedy był czas Game Developers Conference. To jest taka konferencja największa w świecie, jakby w tym sektorze, czy w sektorze gier, gdzie są różnego rodzaju wykłady, gdzie ludzie, nie wiem, pokazują swoje gry też. I poleciałem do San Francisco, bo musiałem jakby w ramach tego zwycięstwa tego konkursu, musiałem tam zrobić małego talka i parę jakichś tam wywiadów na kanałach, na social kanałach Unity. I tak poznałem Nathana. Nathan był osobą odpowiedzialną, pracował wtedy w Unity, był odpowiedzialną osobą za zorganizowanie całego tego konkursu i był też przewodniczącym jury, więc jakby to on zdecydował, że ja wygrałem. I tam się jakoś zakomplikowaliśmy, ale wtedy ta historia się skończyła, no bo ja wróciłem do Polski do robienia swoich rzeczy i on powiedział, też teraz to mówi wielokrotnie, że wtedy jak mnie poznał, jakby była jakaś korelacja naszej chemii ewidentnie, bo powiedział sobie, że jeżeli kiedyś będzie robił jakąś grę, no to fajnie by było ze mną ją zacząć robić. No i tak się stało. Po paru latach, dosłownie po paru latach, bo to było chyba 3 lata później, miał pomysł na zrobienie gry w VR, koszykówki VR-owej i uderzył do mnie, czy nie chciałbym z nim zrobić prototypu tej gry. No ja stwierdziłem, że no jasne, spoko, możemy sobie zrobić taki właśnie prototyp. Zrobiłem ten prototyp, jakby on w koszykówkę gra, ja nie, więc on ten prototyp ogrywał, to był jakby jego pomysł i on sprawdzał, czy wszystko ma odpowiedni według niego koszykówkowy feel. Ja zrobiłem całą resztę, czyli animację, programowałem, grafikę, wszystko tam zrobiłem i rzuciliśmy ten prototyp na Reddita, filmik z tego prototypu. No i on tam wybuchł, czyli jakby po prostu stał się jakoś tam w miarę wiralowym postem na tym Reddicie. No i wtedy już wiedzieliśmy, że coś jest na rzeczy. Nathan zaczął już wtedy pracę nad, żeby założyć już tam jakąś spółę i tak dalej. Ja wtedy jeszcze nie miałem czasu za bardzo się w to zaangażować, więc byłem bardziej doradzałem mu i takim programiście, który wtedy tam też pracował, co można z tym dalej zrobić. Ja w ogóle
nie lubię organizacji i nie lubię zarządzać ani ludźmi, ani firmą. Ja naprawdę lubię tylko być w okopach i robić te rzeczy. No ale im nie szło i poprosił mnie, żebym jednak zaangażował się bardziej. I tak od jakby małymi kroczkami w zasadzie namówił mnie na to, że jestem CTO w tej firmie. To musiał, bardzo umiejętnie to zrobić z tego, co mi się wydaje, bo wydaje mi się, że popraw mnie, jeśli się mylę, ty jesteś taką osobą, która trochę nie lubi spółek, firm, dużych działalności i tak dalej. No, tak, zdecydowanie. Tak. Wydaje się, że masz uczulenie. Na trochę do dzisiaj nie mam pojęcia, jak on to zrobił, szczerze mówiąc, i mówię mu to. No tak, ale tak się stało. I potem założyliśmy tą spółkę. O tym pewnie będziemy jeszcze gadać, ale później przyszliśmy przez Y Kombinatora. Super, to jest mega historia, na pewno w to zaraz wejdziemy. Dobra, Maciej, na sam start słucham trochę tego, co widzowie mówią i fajnie by było właśnie wejść jeszcze głębiej w kontekst, żeby po prostu pokazać, kim jesteś. I ja wymyśliłem sobie takie 3 pytania. Od razu ci powiem wszystkie, ale możemy przejść po kolei. Co robisz, aby zapewnić sobie egzystencję? Co robisz, żeby zaspokoić swoją pasję, chęć tworzenia, dziedzictwa, takie jakieś duże słowa? I kim jesteś? Ale nie chodzi mi o zawód, tylko po prostu jak ty siebie oceniasz właśnie, kim jesteś jako człowiek. No to ciekawe. Pytanie na pewno. Dobra, no to co musimy chyba od tego pierwszego tak zacząć. Tak, co robisz, żeby zapewnić sobie egzystencję? No bo to w ogóle, jeżeli chodzi o twoją osobę, to ja mam wrażenie, że u ciebie mega ważne jest to, żeby mieć tą taką podstawę, a dopiero później kombinować z innymi rzeczami. Tak, ja też mam... Ja w ogóle pracuję zdalnie od 2015 roku. Zanim to było modne jeszcze. Tak, właśnie do tego chciałem. Ja zawsze bardzo chciałem. To pewnie jest jakaś moja introwertyczna część mnie. Zawsze chciałem mieć biuro w domu, zawsze chciałem pracować z domu i teraz to mam. Już 8 lat. I to było trudne na początku. A czy my się tak poznaliśmy? Tak, dokładnie. My zaczęliśmy wtedy współpracować. Tak, twoim warunkiem było to, że ty musisz pracować z domu dosłownie i stwierdziłeś, że i wtedy twoja kariera, rozumiem, w ogóle delikatnie się zmieniła, tak? Tak, tak. To był taki, wtedy tak jakby zacząłem pracować z domu. I bo dla mnie zawsze to było najbardziej optymalną formą pracy, bo ja jak mogę sobie ten czas pracy ustalać sam, to dla mnie najlepiej działa. Znaczy ja zwykle pracuję więcej niż 8 godzin, taka jest prawda. Pewnie około 10 to jest taka dobra średnia. Ale przez to, że właśnie mogę sam sobie ten czas dowolnie ustalać, to mam ten czas na inne rzeczy, tak? Na rzeczy potrzebne, na rodzinę, na jakieś hobby i tak dalej. I też często mam tak, że mam jakieś 2 nogi. To znaczy, jak my zaczęliśmy współpracę, to drugą moją nogą była Warszawska Szkoła Filmowa, gdzie wykładałem, tworzyłem kierunek tworzenia gier komputerowych, a tak to było. I to też jest, wydaje mi się, że to jest mniej, chodzi tutaj o finanse jakieś tam, bardziej chodzi o to, że mam jakieś 2 projekty i zawsze mogę odpocząć od jednego z nich. W sensie, jak już czujesz się przeładowany jednym, to możesz się przełączyć na drugi. Jak się przełączę na ten drugi, to wtedy znów ta energia jakoś się odzyskuje. Okej, dobra strategia. Tak to działa. I mam wrażenie, że paradoksalnie nikt na tym nie traci. To znaczy... No na przykład nie mam takiej prokrastynacji, tak, nie siedzę, nie oglądam YouTube'a, czy tam nie sprawdzam rzeczy na Facebooku przez pół czasu mojej pracy, tylko staram się go wykorzystać w pełni i to działa. I teraz, w zasadzie teraz też tak mam, bo oprócz tego mojego głównego zajęcia, w którym daję 150% siebie pewnie, no to mam jeszcze konsultacje gameplaya, rozgrywki,
w grach zewnętrznych 11 Bit Studios. Okej. Tam są moi przyjaciele w 11 Bit Studios. Bardzo, mam tam dużo strasznie fajnych ludzi, z którymi pracuję. I to jest taka super kreatywna energia. Tam to są tylko spotkania i tylko rozmowy i jakieś ewentualnie ogrywanie jakichś rzeczy, czyli tam nic nie programuję, nic nie. Czyli taki typowy consulting, tak? To jest taki consulting, taki na zasadzie, żeby odbić jeszcze ode mnie czy od kogoś dodatkowego piłkę. Mm-hmm. To się czasem przydaje, żeby ktoś ze świeżym spojrzeniem popatrzył na gry, tak jak mówię, zewnętrzne, bo jakby 11 Bit Studios ma swoje własne projekty, w których mają turbo utalentowanych ludzi i nie potrzebują tam żadnego consultingu. Mm-hmm. Na pewno, ale projekty zewnętrzne studiów mniejszych, jakichś niezależnych czasem wymagają takiej pomocy, popchnięcia. Ale to jest tak, że to są projekty, które nie są realizowane wewnątrz 11 Bits, tak, ale mają, też są jakby w ich ekosystemie. Tak, bo oni mają też działalność, oni mają jakby taką działalność wydawniczą trochę. Tak? Okej, okay, dobra, rozumiem. Czyli jakby nie wydają tylko swoich gier. Tak, dokładnie. Super. No zresztą zawsze ja mam takie wrażenie, że jak wspominałeś o 11 Bitsach, no to jest tam rzeczywiście jakiś taki sentyment i chemia u ciebie. Tak. Zawsze jak o nich wspominasz, to jest zresztą mega... Zresztą do tego projektu też mam pozytywny stosunek, też mam wielki sentyment. Mhm. Też mam tam przyjaciół, którzy tam zostali, albo też niektórzy z nich rozeszli się po świecie. Także na pewno też. Oprócz tego jeszcze mam... Jestem też w kontakcie z Chronospace, to jest taka fajna firma z Trójmiasta. Mm-hmm. I tam też mam jakieś rodzaje konsultacje w tym momencie w ich jeszcze tajnych projektach. Też fajni ludzie, bardzo perspektywniczni. Wydaje mi się, że namieszają też sporo w polskiej branży gier. No jak ty tak mówisz, to wierzę w to, bo rzeczywiście no, mam wrażenie, że właśnie jak pracujesz nad jakimiś projektami, to one często są takie na styku tego, co jest możliwe dzisiaj, tak? Ale jeszcze do tego wrócimy. Tak, pewnie nie zawsze, ale zawsze jakieś tam... Znaczy, wydaje mi się, że zawsze tam jest jakieś wyzwanie dla mnie. Niekoniecznie może są to jakieś super przełomowe rzeczy, ale na pewno ja... Bo ja chyba mam tak, że jak robię coś, co już tak do końca umiem robić... To już nie sprawia mi to jakiejś radochy. Muszę gdzieś tam mieć coś, czego się nauczę. Czyli wyjść po prostu... Ze strefy komfortu. Tak, to się nie chcemy tego mówić, ale tak. To nie, ciężko to inaczej ująć. Tak. No i więc teraz wychodzę na jakiegoś turbo dziwnego pracocholika, ale to nie jestem ja, to zaraz też powiem. Okej, dobra. Dalej, co robisz, żeby zaspokoić swoją pasję? Możemy zgadywać, ale ty lepiej. No ja po prostu... Naprawdę lubię robić gry. Znaczy, też nie tylko gry tak naprawdę, bo... Skąd to się wzięło w ogóle? Dlaczego akurat gry? Już nawet ostatnio to zanalizowałem jakoś tam. I wydaje mi się, że to w ogóle jest taka historia, opowiadałem kiedyś studentom. Ja pochodzę z mojego miasteczka z Węgrowa. To jest takie miasteczko niedaleko Warszawy, około 100 kilometrów. I ono jest... Ja oczywiście to będzie zawsze moje miasto, nie? Wiadomo. Ja w ogóle kiedyś chcę tam wrócić, teraz mieszkam niedaleko, bo w Siercach, czyli tam 30 kilometrów. Węgrów to jest takie nie wiem jak to określić, ale to jest takie życie w pigułce. Tam jest wszystko, tam jest historia, tam jest kultura, tam są strasznie fajni ludzie, w ogóle bardzo dużo ludzi z Węgrowa jakoś idzie w świat, nie wiem czemu. Ale tak jest. To w ogóle jest zabawna historia, bo teraz mamy też programistę, który jest z Węgrowa. O. I to jest totalny przypadek, bo zatrudnialiśmy go przez, nie wiem czy mogę mówić nazwy bez problemu. Przez No Fluff Jobs. Tak. Szukając w Europie i zgłosił się do nas gościu z Berlina, który miał wpisane w CV, że jest z Berlina. I miał, już jakby nie będę podawał jego danych, ale miał imię i nazwisko, które brzmiało niepolsko. Okej. Okay. Nie miałeś pojęcia, że to Polak. Tak, i na rozmowie okazało się, że jest Polakiem, więc okej, okay, fajnie. I no jest turbo specem w swojej dziedzinie w backendzie.
I po prostu studiował w Berlinie. I od słowa do słowa ja powiedziałem, że wiesz, ja jestem z Siedlec. On powiedział, o to super, bo ja jestem z Węgrowa, to blisko. A powiedziałem, o to w ogóle. Czyli w Węgrowie jest największe zagęszczenie turboprogramistów gamingowych. Pewnie nie, dwóch. Pewnie. Ale to dwóch, to wiesz, tak, to tak. I tak na ale... liczbę mieszkańców średnio. Tak, tam jest jakieś 14 tysięcy ludzi, ale coś jest w tym Węgrowie. Mhm. Wydaje mi się tak naprawdę, że to jest... Ja wiem, że to nie jest jeszcze odpowiedź na to pytanie, zaraz jakby do mnie wrócę, ale... Spokojnie, to o to chodzi, żeby to była rozmowa. Ale... Wydaje mi się, że tam jest coś takiego, że my, no wiecie, mamy świadomość, że jesteśmy miastem starszym niż Warszawa i tak dalej. A, okej, okay, tak czyli dalej. Ty jesteś takim jest tam, dumnym mieszkańcem tak, Węgrowa. Tak, zdecydowanie jestem dumny, okay. Ale wiesz co, chyba każdy tam jest dumny, nie? Okay. To jest właśnie coś takiego, że każdy ma taką, znaczy dużo ludzi ma jakąś taką ambicję w sobie. Mhm. Może dlatego właśnie, że to jest małe miasteczko, ale my nie jesteśmy zapyziałą dziurą, wiesz, jesteśmy małym, fajnym miasteczkiem w Polsce. A myślisz, że to może wynikać z tego, że właśnie jest... przy Warszawie i może być postrzegany z zewnątrz jak taka sypialnia Warszawy, chociaż nie, za daleko. To już jest daleko, daleko, no, ale to... właśnie nie mam pojęcia, z czego to wynika, ale na przykład wiesz, mamy tam liceum Mickiewicza, które ma ponad 100 lat i to jest jakaś duma, że chodzisz do tego liceum. Mimo, okay. Że to jest jedno z dwóch liceów. To drugie też jest super, nie? I jakby wszystko tam jest jakąś taką, znaczy ja czuję tą dumę. Rozumiem. I zawsze tak było, więc... Więc jakoś to jest jakby ta jedna część. Ale dlaczego zacząłem robić gry? Nie? Bo to było to pytanie. No ja jestem rocznik 83. I więc coś tam jeszcze pamiętam z komuny, ale to może już mniej, ale no lata 90. to są lata mojego bardzo świadomego dzieciństwa. I to są lata, w których zacząłem grać w gry papierowe. Mhm. No bo wtedy jeszcze jakby komputery to były jakieś tam jeszcze 286, 386 i nie każdy go miał. Zaczynałem od Amigi. Sporo grałem na tej Amidze, ale potem graliśmy po prostu papierowe RPGi i jakieś bitewniaki. I no bo też w takim mieście, ale wydaje mi się, że to w ogóle było jakby symptomatyczne dla całej Polski wtedy. Nie było jeszcze tyle rzeczy do robienia, co teraz. Nie miałeś zajęć dodatkowych ze wszystkiego dla swoich dzieci, nie miałeś basenu w mieście, nie miałeś... Więc nie miałeś, nie? Tak, no trzeba było trochę wyobraźni tak, więc, więcej więc używać. Więc był kiosk ruchu i jakieś tam sklepy papiernicze i tak dalej. No i, no i zaczęliśmy grać w bitewniaki. To się wszystko zaczęło od takiego czasopisma Magia i Miecz, które było naszą wyrocznią. Ono było raz na miesiąc w kiosku. Jacyś tam kumple pocztą pantoflową mnie wciągnęli w te gry. No i zaczęliśmy w to grać. I chcieliśmy bardzo grać w bitewniaki. One wymagają figurek pomalowanych i tak dalej, i tak dalej. I no, będąc wtedy, nie wiem, to była 8 klasa podstawówki, czy 7 czy coś takiego, zwyczajnie w świecie nie było nas stać, żeby kupić sobie figurki za tam 400 czy 500. I potrzeba matką wynalazku, więc zaczęliśmy kupować w tej samej skali żołnierzyki w kiosku albo w sklepie zabawkowym, jakimś tam pamiętam, że nazywał się Panda. Okay. Dzisiaj. I kupowaliśmy najtańsze chińskie żołnierzyki, które były w tej samej skali. No i robiliśmy konwersję, czyli jakby robiliśmy im, bo chcieliśmy, żeby wyglądały, nie? Tak samo jak te figurki. Czyli rzeźbiliście w nich praktycznie. Tak, dokładnie tak. Okay. Robiliśmy jakieś rzeczy z modeliny, coś tam. To pewnie były niezłe kulfony, ale no. Dla nas teraz ja je zapamiętałem jako dzieła sztuki, nie? Okej. Okay. No i malowaliśmy je, robiliśmy podstawki ze starych monet, złotówek, bo już były nic nie warte, a były idealnie talowe, no? czy jakieś tam. Więc to było coś takiego i ja zawsze coś, więc my zawsze coś wymyśleliśmy i potem zaczęło się od tego, że jak już wymyślamy te figurki, to może też zaczniemy, a to też bo były takie czasy, gdzie nie stać nas było nawet na podręcznik, więc pamiętam, że był jeden podręcznik do tej gry w mieście i stworzyła się społeczność. I dostaliśmy ten podręcznik, kumpel nam go pożyczył na 2 dni i ja go z moim drugim kumplem na raty przepisałem. Ręcznie? Tak, ręcznie, do skoroszytów. Nie? Okay. Nawet robiliśmy rysunki, pamiętam, jakieś tam koślawe. No to zajawka. Więc to było coś takiego i ja to potem tłumaczyłem tą historię studentom i to już było dla nich
no bo to już były roczniki tam, nie wiem, prawie 2000, czy jakoś tak. I to, już było, to już była dla nich po prostu jakby odpowiedź, wiesz, dziadka borowego, nie? Tak. Coś totalnie dziwnego i niezrozumiałego, ale wydaje mi się, że to właśnie, tak jak teraz o tym myślę, ukształtowało w nas, jakby też w moich wszystkich moich znajomych, takie coś, że no nie ma rzeczy niemożliwych, że my możemy sobie dalej, możemy coś robić, i wystarczy nam tak naprawdę właśnie wyobraźnia i jakieś przełamanie się, bo potem zaczęliśmy robić swoje gry, no bo stwierdziliśmy, że jakby gramy w te wszystkie rzeczy, to może byśmy sobie zaczęli projektować sami jakieś tam mechaniki i tak dalej, i tak dalej. I tak to się właśnie zaczęło, nie? Że Czyli wymyślać. Tak naprawdę wyszliście z gier offline'owych, to nie, tak. to nie było cyfrowe. To nie było cyfrowe, ja... I to była taka jakby naturalna konwersja później, wydaje tak? mi się, że to jest w ogóle, że bardzo dużo ludzi, którzy potem pracowali w CD Projekcie, miało styczność z grami papierowymi. Okej. To też jest taka, też to opowiem, bo też jest taka potem historia, że... zaczęliśmy pisać te swoje scenariusze, czy tam te swoje mechaniki i mój kumpel Michał Pieńkowski powiedział mi kiedyś w liceum już, że chyba pamiętaj, że ta magia i miecz to była dla nas taka wyroczna, nie? Że to było po prostu jakbyś dostawał Biblię raz na miesiąc i musiał ją przeczytać. Musiał, chciał, czekał. No chciał, czekał, tak, tak. Jakby to była jakaś wiedza objawiona. A ci ludzie, którzy byli tam autorami, to byli w ogóle bogowie dla nas, nie? No i Michał... Celebryci te. No, dokładnie, naprawdę. I Michał mi kiedyś, my też jeździli na konwenty, tam, nie wiem, do Krakowa, do różnych miejsc. No i widzieliśmy tych ludzi, oni mieli jakieś prelekcje i tak dalej. To było zawsze po prostu, wiesz, no, tak jak mówię, wiedza objawiona. I Michał Pieńkowski, mój kumpel, wtedy powiedział mi, że ja powinienem napisać jakiś scenariusz do magii, wysłać go do Magii Miecza. Bo że dobre robię te scenariusze. Pamiętam, że prowadziłem za Cthulhu. To jest taka gra RPG horror, Lovecraftowski horror. Czyli taki. No i napisałem ten scenariusz, nawet kilka. No i on został opublikowany w tej magii, w tej magii miecz. Wtedy zarobiłem pierwsze moje pieniądze. Pamiętam, że to było chyba tam 86 zł, bo to była jakaś wierszówka. Okej. Więc to były moje pierwsze zarobione pieniądze. Ja jeszcze nie miałem żadnego konta, ani w ogóle... No, czyli to nie był 2004. Pierwszy raz zarobiłem pieniądze wtedy, tak. W sumie za scenariusz do gry, to związane trochę z grami. Tak, tak. To było dużo wcześniej. Tak, okay. No i opublikowałem kilka tych scenariuszy tam. Mam je do dzisiaj, mam te numery magii i miecza, bo to oczywiście turbo duma wtedy. I żeby było zabawnie, to właśnie, że opublikowałem te scenariusze, wydaje mi się, że ustawiło całą moją karierę zawodową później, dlatego że jak wspomniałeś, w 2004 roku zaaplikowałem do CD Projektu, to był totalny przypadek. Ja nigdy nie myślałem nawet, że będę robił gry komputerowe. Byłem wtedy studentem fizyki, poszedłem na fizykę właśnie, tak jak już wspomniałeś, bo chciałem pisać opowiadania i powieści science fiction. To jest w ogóle historia, tak, kosmos. Znaczy ja do dzisiaj się z tego też śmieję, bo a potem się w tej fizyce zakochałem i chciałem już być panem fizykiem, który będzie pracował na uczelni. Tak? Myślałeś o tym? Myślałem o tym, że będę... Wykładowcą, tak? Nie wykładowcą, ja chciałem bardziej po prostu, no nie wiem, wiesz, badać świat. To jest nauka o świecie. Tak na marginesie nic teraz tego nie pamiętam. A byłem, jakby moim konikiem była fizyka kwantowa, żeby już czuły z wami. No ja powiem ci, że ja też byłem na fizyce 2 tygodnie, co prawda, ale... Właśnie przez to, że byłem zajawiony fizyką kwantową i czytałem o tym mega dużo książek, ale na studiach przekonali mnie do tego, że ta fizyka na studiach, no to jest bardziej klepanie zadań, a nie... Tak, tak. No ja miałem szczęście, bo miałem fajnych profesorów, którzy w tym siedzieli naprawdę, więc mieliśmy nie tylko to klepanie zadań. Nie? Super. Mieliśmy też różne historie i tak dalej, więc ja byłem mocno zajawiony tą fizyką wtedy. I trzeba było wybrać specjalizację tam na którymś roku, już nie pamiętam. Więc wybrałem metody komputerowe fizyki. To była nowa dziedzina wtedy i generalnie chodziło o symulację jakichś zdarzeń fizycznych w komputerze, więc trzeba się było nauczyć programowania i tak dalej. A to już było w przestrzeni 3D i tak dalej, czy?
Tak, ale bardziej, znaczy bardziej 2D i bardziej to w ogóle to były rzeczy, jakie to jakieś metody numeryczne bardziej, czyli jakaś analiza danych, tego typu rzeczy, czyli bardziej po prostu dostawałeś wyplute na ekran wyniki niż coś ładnego, to się tam porusza. Mhm. Ale jakieś symulacje też robiliśmy, no tylko to były rzeczy takie studenckie, więc wiadomo, to były jakieś takie to proste rzeczy, tak teraz patrzę z perspektywy. Więc ja jakby nie byłem w ogóle zainteresowany tym wszystkim. Jakby los chciał, że musiałem zacząć się trochę sam otrzymywać, no to taka historia, że jakby zmarł mój ojciec, więc miałem jakby taką zewnętrzną pochodzić do tego, że ja muszę zacząć teraz zarabiać kasę, jeśli dalej chcę być w Warszawie, dalej się utrzymać też trochę. Więc od dawna też hobbystycznie pasjonowałem się grafiką 3D, więc tam pirackie 3D Studio Max te sprawy. No i więc już się przedawniło. Tak, już się przedawniło. Więc poza tym wtedy każdy miał wszystko pirackie. Chyba tak. Więc stwierdziłem, że poszukam pracy w tym. No i znalazłem moją pierwszą pracą, było stanowisko grafika 3D w takiej firmie Centerpoint. I to byłem takim typowym grafikiem, trochę DTP, trochę czegoś na stronę, jakąś okładkę do ich tam broszury, coś takiego. Czyli pasja 100%. Tak, znaczy do ula. To było fajne, bo też zarabiałem tam wtedy jakieś, pamiętam, czy to było chyba 1200 zł, czy coś takiego. No bo to, a który to był rok? 2003-2002. Okej, trzeba by przeliczyć. Tak. Ile to było, no ale to chyba były pieniądze. Tak. Chociaż to też było początkiem 2004 może, no nie pamiętam, jakoś tak. I ja tam nie byłem długo, jakieś pół roku chyba. W każdym razie tak to wyglądało i mój przyjaciel Łukasz Pogoda, którego znałem z Magii Miecza, był tam autorem, a poznałem się z nim chyba na jakimś konwencie, już teraz nie pamiętam. Głównie mailowaliśmy, spotkaliśmy się parę razy. Ja mi powiedział, że CD Projekt szuka designerów. W ogóle wtedy nie istniało coś takiego game design za bardzo. Gry były robione, czy były projektowane przez tych, którzy je robili, czyli programistów, też grafików. Trzeba było nosić dużo kapeluszy, żeby można było robić grę. I jakby nie mam 100% tutaj danych, ale wydaje mi się, że CD Projekt miał jeden z na pewno z pierwszych takich działów designu. Właśnie wtedy się ten dział budował. No i Łukasz mi powiedział, że na pewno się tam dostanę, jak zaaplikuję. Więc stwierdziłem, no tak, że w sumie spróbuję, no bo czemu nie? Zawsze się wśród tych gier obracałem. Wysłałem to CV, wypisałem tam wszystko łącznie z tym czasopisem Magia i Miecz. Dostałem parę zadań, które były czysto koncepcyjne, takie właśnie jakieś tam level designowe albo jakieś ze scenariusza pisarstwa. W trakcie rekrutacji, tak? Tak, w trakcie rekrutacji. Pamiętam, że byłem chyba tam na jakichś 4 rozmowach, bo to jakoś tak było, że było dużo tych rozmów. Wtedy poznałem Michała Madeja, który też kiedyś był związany z Magią i Mieczem. W ogóle mega mózg. I poznałem też Jacka Brzezińskiego, kolejny bo mega mózg i do dziś uważam go za przyjaciela, mimo że się rzadko kontaktujemy, ale to generalnie tak to jest, jak się razem już nie pracuje. I Jacek był przez jakiś czas redaktorem naczelnym Magii Miecza, więc ja jestem pewien, że to, że pisałem do Magii Miecza jako ten wtedy dzieciak, dało mi tam sporo punktów na tej rekrutacji. Bo nawet jak to wyszło, to oni od razu zaczęli mnie kojarzyć, pewnie sprawdzili te moje, czy ktoś przeczytał te moje scenariusze i tak dalej. Więc wydaje mi się, że to plus to, że studiuję fizykę, znam trochę programowania, to im się skleiło w takiego właśnie game designera. I zostałem. I to było tak, że jak ty byłeś celowo zatrudniany właśnie do tego działu game design, czy on dopiero powstawał? Ten dział powstawał, ja byłem jednym z bodaj dwóch wtedy zatrudnionych game designerów. Oprócz tego był jeszcze, pamiętam, Karol Kowalczyk był, no tam było parę osób. I później ten dział się zaczął rozrastać. Michał Madej był jakby szefem całego designu, czyli on, to była i fabuła, i gameplay. I jak te działy
się rozrosły. To było bardzo szybko, jakiś 2005 rok już wydaje mi się. Też już może moja pamięć trochę zawodzić, albo to było prawie 20 lat temu, ale jakoś tak. I zostałem awansowany na stanowisko lead gameplay designera, czyli miałem wtedy 4-5 osób pod sobą. Okej, ja mam zanotowane, że byłeś tam 4 godziny praktycznie na rozmowie wstępnej, tak. I że to była dosyć porządna dyskusja. I teraz pytanie, czy po prostu tam był taki klimat wtedy, że przychodziło się i się rozmawiało, czy to było rzeczywiście jakieś takie wydarzenie, że oni zatrudniają osobę do nowego działu i tak dalej, i że to było poruszenie? Już nie wiem. Mhm. Wydaje mi się, że może było sporo tych kandydatów już wtedy, ale nie mam żadnego pojęcia. Nigdy o to nie pytałem ani Jacka, ani Michała. Ale no tak, długo to trwało i tych rozmów było kilka. Tak, też było kilka tych zadań. Więc może tam, może ja z kimś konkurowałem, o tym nie wiedząc na przykład. Nie mam pojęcia. Albo oni po prostu chcieli być pewni, że mam jakiś wachlarz. Jestem młodym człowiekiem, tak, mam 20 tam kilka lat, bo jestem jeszcze na studiach. I pewnie chcieli być pewni, że dam radę. Mhm. No tak na dobrą sprawę to wtedy nie było chyba w ogóle wzorców, tak, tego tak, stanowiska. To też, więc to też był taki właśnie problem, że my te wzorce trochę tworzyliśmy, bo też pamiętam też taki moment, trochę się rozgadałem, teraz odpowiem na to trzecie pytanie, spoko. Ale pamiętam taki moment, w którym rozmawialiśmy, bo jakby do tej pory my tylko projektowaliśmy, czyli projektowaliśmy rzeczy na papierze. I miałem pewnego razu rozmowę z, zdaje mi się, że to był Maciek Czerwonka, czyli jeden z super programistów. W ogóle tam, w ogóle poznałem tam, wydaje mi się, najzdolniejszych ludzi, jakich poznałem w życiu w CD Projekcie w tamtym czasie. Okej. Czyli oni byli rzeczywiście takim magnesem, w sensie chyba dalej są takim magnesem. Tak, wszyscy ci ludzie lub znakomita większość tych ludzi z początków teraz pracuje gdzieś, albo ma swoje firmy, albo pracuje też w topowych studiach. I jakby przeszli przez Naughty Doga, przez Blizzardy i tak dalej, i tak dalej. Więc to naprawdę... A ilu z nich zostało, z tych pierwszych ludzi? Czy jest w ogóle... Czy... Nie potrafię odpowiedzieć dokładnie na to pytanie. Jest taka grafika taka krąży w internecie, gdzie są takie krzyżyki i ptaszki. Zielone i czerwone, czy czerwone krzyżyki i zielone ptaszki. Gdzie jest zdjęcie ludzi, którzy kończyli pierwszego Wiedźmina i ilu z nich jest teraz w studiu, więc to można by się dogrzewać. Ale rotacja w tej branży jest, wydaje mi się, w ogóle jakby ona jest jakaś wpisana w tą branżę, dlatego że ludzie są zmęczeni projektem, bo to jest taka branża projektowa mocno, tak? Więc ciśniesz przez 5 lat, dajmy na to, robiąc jedną grę. I potem masz robić na przykład kolejną część tej gry. Więc, to już nie chcesz. Więc część ludzi mówi, nie, no. Tak. Więc część ludzi mówi, że nie, część ludzi po prostu się wypala. No to jest jakoś tam, to brzmi źle, ale wydaje mi się, że im dłużej ja to obserwuję, to jest niestety jakoś naturalne, bo to jest styk branży takiej kreatywnej, bardzo kreatywnej, z deadline'ami i tak dalej. No nie, więc to zawsze jest taka wybuchowa mieszanka. No tak. Bo to nie jest praca, którą robisz, jak wiesz, 9-17 i po prostu nie wiem, czy też maile i coś tam. Tak, nie da się przestać myśleć tylko o musisz, tym. I też musisz dać z siebie te 100% kreatywności podczas tej pracy, nie? Codziennie masz spotkania, codziennie podejmujesz milion decyzji jakichś gameplayowych, codziennie patrzysz na gry, które wychodzą właśnie i mówisz, o Boże, oni wymyślili to samo, co my. Okay. Albo o cholera, oni mają, nie wiem, lepszą jazdę koniem. Nie? To są takie rzeczy, które ciągle czujesz się jakby niepewny o reakcję ludzi, gdy tą grę wypuścisz. A z drugiej strony nie możesz za bardzo o tej grze mówić, no bo no tak, konkurencja i tak dalej, więc to są tego typu rzeczy. Jakim jestem człowiekiem? Kim jesteś, tak naprawdę, tak. No, kim się czujesz? Bo to jest... Teraz chyba tatą i mężem głównie. Się czuję, bo mam super żonę i dwie super córki i wydaje mi się, że to jest w tym się spełniam, staram się spełniać, czy na pewno nie jestem idealnym tatą ani idealnym, ale na pewno spędzam za mało czasu z dziećmi i z żoną, chciałbym więcej,
Więc to jest na pewno... Ale zakładam, że jakościowo, jak już spędzasz. Bo... No staramy się, ale to jest... To nie da się, też nie będę nic słodził, to jest tak, jak tak każdy to zna, kto ma dzieci, nie? Więc tak jest, ale... więc to na pewno jest duża część mnie. No jestem trochę nerdem, czyli takim gościem, który... No ja po prostu lubię robić to, co robię. W sensie lubię robić gry. W ogóle wydaje mi się, że lubię coś robić, coś tworzyć, bo też zacząłem, nie wiem, robić meble z drewna. Tak, o tym rozmawialiśmy. Tak. Zresztą czuję się trochę, że może cię trochę nawet zaraziłem. Chyba tak, chyba trochę tak. No. Czy ty to robisz na jedną skalę, nie? A ja to robię, wiesz, na zasadzie jeden mebel. Ale jaki? No, też nie bądź skromny, no to całkiem niezły kawał mebla wykosiłeś w ogrodzie. No. Znaczy, no tak, ale to jest jakby... to jest taka zajawka. Wydaje mi się, że to była taka potrzeba dotknięcia czegoś, wiesz. Trudno jest to opisać, ale wydaje mi się, że niektórzy, że to robienie gier, czy w ogóle bycie w IT, bycie, nie wiem, programistą i tak dalej, to tak naprawdę nie są ustawienia fabryczne człowieka. Zgadzam się. I to do ciebie nie dociera, jak jesteś młody. Ja już mam 40, więc już jestem w średnim wieku. Więc to do ciebie nie dociera, jak jesteś młody. Tak, masz 20 coś. I to zaczyna cię trafiać dopiero po jakimś czasie, że to jest, że całe twoje życie jest w tym pudełku. Nie? I to jest jednak chyba ten twój organizm w pewnym momencie czegoś potrzebuje. No wiadomo, ludzie tam biegają, ludzie, nie wiem, ludzie chodzą na siłownię, ludzie mają różne zajawki, ale też widać, że dużo z moich znajomych ma jakieś takie coś, albo nie wiem, pływa na łódkach, albo jeździ rowerem i po prostu, wiesz, kupuje sobie rowery za 30 koła, bo i to musi być coś fizycznego, to nie? To musi być coś fizycznego, ale ktoś wpada w tą taką turbo zajawkę tego czegoś. No ja mam szopę w ogródku 3x4 metry. Ja mieszkam w zabudowie szeregowej, więc jestem jeszcze, mam nadzieję, dobrym sąsiadem, bo ją wygłuszyłem od środka pianką akustyczną. No to lepiej. I dużą grubą warstwą wełny mineralnej. No i piłuję tam jakieś rzeczy, nie? Z tego, co pamiętam, to jeszcze jarasz się drukiem 3D, figurkami i tak dalej. Tak, to bardzo, ale... Jeszcze to robisz? Nie, ja się zawsze jarałem i nigdy nie zacząłem. Okej. Okay. Bo to jest tak, że jakby ja chciałbym bardzo drukować z żywicy. I właśnie robić sobie, modelować sobie figurkę w Blenderze, bo tutaj jakby głównie bawię się Blenderem, kiedyś z ZBrushem, teraz Blenderem. Potem ją drukować i malować, nie? To byłoby fajne, bo to by mi... Brakuje mi czegoś takiego, co robiłem jako dzieciak. Czyli właśnie tylko teraz bym to sobie robił pro i w ogóle. No tak, tak. Ale kurczę, nie mam gdzie tego robić tak naprawdę, bo to jest jednak, to robi taki syf na razie, że no, musisz mieć dedykowane pomieszczenie, tak. Te wszystkie rzeczy. Odciąg jakiś, żeby odciąg, to tak, matujące tak, jakieś gazy, nie? Może kiedyś, ale na razie, na razie nie. Okej, dobra. Fajnie by było zagłębić się trochę w tego CDP-a, jak tam pracowaliście, bo wydaje mi się, że to jest taki temat, który może interesować ludzi. Zresztą mnie też interesuje. Jaki w ogóle był tam klimat? Bo słyszy się różne rzeczy, tak? Słyszy się, że jest po prostu w takich już dużych studiach, no bo to już jest opasłe studio, tak? Ty pamiętasz je jeszcze z tych wcześniejszych czasów, więc do tamtych czasów chciałbym się cofnąć tak naprawdę. Słyszy się, że jest trochę presja, tak jak mówisz właśnie, jest to kreatywna praca, ale są deadline'y, jest tam duża kasa, bo jak już się wypuści jeden tytuł, to rzeczywiście te budżety są spore. Jak się pracuje w takim miejscu? No tak, same początki... Już też chyba wiele razy to mówiłem gdzieś tam, ale same początki to było taka trochę Band of Brothers, nie? Taka drużyna pierścienia, o. Mówiąc nerdowsko, czyli my spędzaliśmy czas w pracy, po pracy też, czyli na przykład pamiętam do dzisiaj, że graliśmy w Battlefielda, nie wiem, w Guitar Hero, w FIFA. W bilarda i w pokera też. I
No i byliśmy, i to było nasze, ja mogę śmiało powiedzieć, że to dla ludzi, wielu ludzi, to było ich życie, moje też. I nikt mnie wtedy nie musiał zmuszać, nawet jak był ten pierwszy crunch, to nikt nas nie musiał zmuszać, znaczy ja mówię o sobie. Może byli ludzie, którzy odbierają to inaczej. Ja pamiętam, że mnie nikt nie musiał zmuszać do tego, żebym ja zostawał tam do drugiej w nocy, trzeciej w nocy, mhm. przychodził na dziewiątą następnego dnia, czy dziesiątą. Bo też się znowu chyba posłużę tym węgrowem, ale wydaje mi się, że ja widziałem tą samą ambicję w tych ludziach wtedy. Czyli my mhm. chcieliśmy wtedy udowodnić ludziom, już nie w Polsce, tylko wydaje nam się właśnie, że ludziom za granicą, że hej, my możemy zrobić najlepszą grę na świecie, nie? Mhm. Ona nie była najlepsza, ale my... Ale była. Tak, ale my myśleliśmy, że naprawdę my wewnątrz studia myśleliśmy, że Wiedźmin 3, to w ogóle z Wiedźmin 3 nie ma nic po tym, mhm. nie? Nie Wiedźmin 3, Wiedźmin 1 oczywiście. Mhm. Wiedźmin 3 był najlepszą grą na świecie tak. akurat. Więc to było tak wtedy. Potem pamiętam, że największe takie zawirowanie, które mnie jakoś trafiło, to był koniec pierwszego Wiedźmina, początek drugiego Wiedźmina. Ja wtedy byłem szefem projektu Wiedźmina 2. Tam były dwa Wiedźminy 2 w ogóle. Był robiony Wiedźmin 2 i Wiedźmin 3 równocześnie. Jeszcze wersja na konsolę też tego Wiedźmina pierwszego. Więc tam się dużo działo. No i potem były dwa problemy. Pierwszym problemem było to, że no, wydaje mi się, że urośliśmy i teraz każdy się znalazł w nowej roli, czyli ja z zarządzania 4 czy tam 5 osobami nagle dostałem cały projekt, wszystkich jakby, mm-hmm. i wszystkie problemy tego projektu równocześnie. I tak było w kilku przypadkach. I też to były takie przypadki, w których jednego dnia jesteś z kimś kumplem, a drugiego dnia jesteś jego szefem, albo ktoś jest twoim szefem. Krótka wstawka. Jak widzisz, nic nie sprzedaję w moich treściach, a zapraszam już, moim zdaniem, niesamowitych gości, co nie jest takie proste, jak mogłoby się wydawać. Dlatego mam do ciebie prośbę, która, jeśli kanał ci się podoba, pomoże również tobie. Widzę, że bardzo mały procent oglądających subskrybuje te treści, a to kluczowe, żebym mógł zapraszać do rozmowy najlepszych gości ze swojej ligi. Dlatego jeśli czujesz, że te materiały są treściwe i chciałbyś, żeby były jeszcze lepsze w przyszłości, zasubskrybuj gdziekolwiek tego słuchasz. A ja obiecuję ci, że w zamian za twoje zaufanie dam z siebie wszystko i dostarczę tyle wartości dla ciebie, ile będę w stanie. Dzięki za twój czas, kłaniam się, wracam gadać. To są trudne relacje. To są trudne rzeczy i ludzie, znaczy ja sobie pewnie też z tym nie poradziłem tak w ogóle, tak mi się wydaje po pewnym czasie. No i potem takim dużym problemem był kryzys 2008, mhm. który się też odbił, u nas jakby sławne są te duże zwolnienia i tak dalej. Czy tam cięcia płac, to w ogóle była histeria, to ja byłem pomysłodawcą tych cięć płac w moim... Super. W moim projekcie, tak, to jest... Znaczy, nie, no, ale dobra, ale ludzie zarabiali za dużo? Nie, to chodziło o to, że musieliśmy po prostu, no, to był ten kryzys, były problemy z kasą, mówiąc mhm. tak, po prostu. Jakby to nie jest nic niejawnego, to są rzeczy, które mhm. są powszechnie znane. Mhm. I moim szlachetnym pomysłem było to, żeby jak najwięcej ludzi uratować, nie? Mhm. Uratować im pracę. Więc czyli stwierdziłeś, że obcięcie... Że solidarnie obcinamy pensję wszystkim o 25%. Mhm. Co się nie okazało najlepszym pomysłem, jakby z perspektywy. Bardzo musiałeś być lubiany za to. Znaczy, dopiero teraz o tym mówię, że to ja byłem pomysłodawcą tego. To teraz kroku. Już wiecie. Tak, ale no tak, to był... No to są trudne decyzje, tak? Tak, to było na zasadzie, czy jakby zwolnić kilka osób, czy wpłynąć na morale wszystkich osób. No i mhm. niestety, no tak, tak było. Ale my naprawdę staraliśmy się
to też jest, ja wiem, że tam osoby, które wtedy straciły pracę i tak dalej, na pewno mają, mogą mieć za złe do tych osób, które te decyzje podejmowały wtedy, ale kurczę, to nie było nic przyjemnego ani łatwego. Czy ja po pewnym, po którejś tam tej fali zwolnień właśnie powiedziałem, że no następną osobą do zwolnienia jestem ja, nie? Mhm. I sam się zwolniłem. Okej, okay, czyli to po prostu, ale co, czujesz, że właśnie nie dźwignąłeś tego psychicznie, tak? Tej całej na pewno. Sytuacji? Znaczy też, to też jest historia, którą mówię wiele razy, ale ja się zwolniłem dwa razy z tego projektu w ogóle. Tak. I przy tym drugim zwolnieniu... Czyli wróciłeś. Wróciłem, tak, wróciłem. To potem jeszcze powiem, ale... przy tym drugim zwolnieniu Adam Bodowski, który jest szefem studia, headem studia, a prywatnie no dalej uważam, znaczy, no jest moim dobrym znajomym, na pewno możemy do siebie zadzwonić, coś tam czasem i tak dalej, i łączy nas wspólna historia. I ja go w ogóle bardzo szanuję. Różni ludzie różne rzeczy tam oni mówią, ja go będę zawsze bronił, ponieważ... no nie wiem, nie muszę go bronić, to też jest głupie, ale zawsze będę miał duży szacunek do niego, bo raz, że kreatywnie on jest na turbo poziomie, a dwa, że on też no nie miał łatwych decyzji też, no nie? No i wtedy właśnie, jak się drugi raz zwolniałem, to miałem exit interview z nim i powiedział mi coś, co mi utkwiło w głowie i się starałem tym kierować cały czas. To znaczy, że powiedział, że ja po prostu, że on teraz wie, że ja po prostu nie lubię zarządzać ludźmi, że ja się spalam w tych relacjach, że ja po prostu chcę, żeby każdemu było dobrze, żeby każdy był moim przyjacielem. I tak to jest coś we mnie takiego. No i tym się kierowałem. No teraz przestałem kierować akurat, ale no tak. Właśnie zaraz do tego chciałbym dojść trochę, bo rzeczywiście zawsze miałem wrażenie, że jesteś taką jednoosobową armią trochę i tworząc na przykład właśnie swoją grę z tego, co mi opowiadałeś, no to stwierdziłeś, dobra, to ja właśnie się nauczę dużo rzeczy, tak? Nauczyłeś się robić muzykę i tak dalej, te wszystkie role jakby zrzuciłeś na siebie, ale pytanie... Właśnie dlaczego zdecydowałeś się finalnie współpracować z ludźmi i to ze sporą liczbą osób na ten moment? Czy to jest tak, że po prostu nie da się w pewnej skali? Chcesz gdzieś dojść szybko, to idź sam, a chcesz dojść daleko, to idź z ludźmi? Czy to jest to? Pewnie tak, aczkolwiek będąc zupełnie szczerym, to nie miałem żadnej takiej analizy. To znaczy, wydaje mi się, że akurat w tym przypadku to było po prostu gotowanie żaby. W sensie... Okej, okay. Czyli splot po prostu kroków. W sensie Nathan mnie ugotował. Brawo, po prostu. W ten sposób. Chylę czoła. Bo ja mam dwa problemy. Pierwszy jest taki, że wydaje mi się, że ja po prostu sobie nie radzę z konfliktami. Znaczy, że jak ktoś jest na mnie za coś zły, to mnie to spala, ja nie śpię i tak dalej. Okej. Okay. Więc to jest jeden. Jakby nie potrafię odciąć inaczej, nie potrafię mieć czysto zawodowych stosunków z kimś. Okay. Zawsze skracam ten dystans. Może się i nie potrafię się tego nauczyć. To jest jakby coś. Nie wiem, czy to jest potrzebne z drugiej strony, żeby się nauczyć. No ale to potem zawsze finalnie nie kosztuje. Tak, to, bo że... siada tobie na psychice. Tak, jeżeli to jest tak, że ja jestem czyimś podwładnym, to nie jest problem, bo to jak, nie wiem, ktoś mnie ma dzwonić czy coś, aczkolwiek jeszcze nikt mnie nie dzwonił w życiu, to jest jakby mniejszy problem. Aczkolwiek jak ja się dzwoniłem z tego projektu, czy też z bitów, to był dla mnie, to też był dla mnie turbo ciężki okres wtedy, w sensie, że ja nie... To nie było coś takiego, czyli widzę niektóre osoby, które są w stanie się zwolnić na zasadzie bez emocji niemalże, nie? W sensie, że mają no, lepszą propozycję, jest okej i sobie idą. Albo nawet wręcz z tego co ja rozmawiam z ludźmi,
to często jest tak, że moment, w którym się zwalniają sami z pracy, to jest po prostu przeszczęśliwy moment. Tak, jeden ze szczęśliwszych chwil w życiu. To ja mam zawsze takie coś, że... Znaczy ja o powodach zwolnienia zaraz jeszcze tam mogę pogadać moich wszystkich, ale to zawsze był dla mnie super stres i zawsze ja miałem poczucie, że personalnie kogoś zawiodłem, kogoś, kogoś znam i lubię. I też takie trochę poczucie, że zostawiam ich jakoś, nie? W sensie, że zostawiam ich z problemem. Ich samych. Teraz, tak? Więc to zawsze był dla mnie jakiś taki, taki problem. Super, no ale to świadczy tylko o tym, że masz dużo empatii w stosunku do ludzi no, i starasz się dowozić rzeczy, tak? No to jest rzadka cecha. Tylko to nie pomaga. Tak. Akurat na moim obecnym stanowisku na pewno też nie. W sensie... No wiesz, no są przypadki, w których czasem trzeba kogoś dzwonić. Tak. I to jest jakby obiektywne. W sensie, no jest to jakaś tam ocena i tak jest. No nie? Albo jest to obiektywne, bo na przykład zmieniają się warunki i nie stać cię dalej na kogoś. Mm-hmm. To też tak czasem jest. No tak, no to jest biznes, tak? Musi się złożyć. No i to jest na pewno coś, z czym ja muszę się nauczyć sobie radzić ciągle jeszcze, jeżeli dalej chcę być no tu, gdzie jestem. Maciej, mówiłeś trochę o tym, że jako jeszcze dzieciak wyrobiłeś w sobie taką wiarę w to, że właśnie można robić coś, co wydaje się niemożliwe. Wydaje mi się, że to była ta Mega Image. Okej, i to jest, bo ja mam często takie i tutaj właśnie doszukujesz się tego ciągłego podejścia, no bo z drugiej strony ja wychodzę z założenia, że trzeba mieć sporo dowodów na to, że umie się coś dowieść. Coś, co jest niemożliwe. Ja mam takie wrażenie, że zawsze jak my rozmawialiśmy, czy o jakichś projektach, czy właśnie o jakichś, no, o jakichś realizacjach, to ty masz dużo dalej przesuniętą tą granicę niż tradycyjny człowiek, jeżeli chodzi o to, co się da, czego się nie da. Oczywiście masz limit i mówisz, że często mówiłeś, no słuchajcie, tego się nie da zrobić, bo po prostu uda się, nie wiem, za rok, jak wyjdą nowe kontrolery na przykład, tak, VR-owe. No, zresztą mieliśmy problem z tymi kontrolerami przy pierwszym projekcie, że ich w ogóle nie było, tak? Tak. Zresztą zamówiliśmy je z jakiegoś startupu i one w ogóle nie przyszły nigdy. Tak było. To jest w ogóle taki moment. I teraz pytanie, no właśnie, czy to jest to, że wtedy się przekonałeś, że da się przesuwać granice i za każdym razem jak coś robiłeś, to ją przesuwałeś? Czy może coś innego jeszcze jest receptą? No wydaje mi się, że chyba to było na pewno ważne. Bo pamiętam dokładnie ten moment takiej realizacji, że do tej pory ja tylko konsumowałem te treści, czyli kupowałem te czasopisma i tam czytaliśmy te rzeczy. I pamiętam to nasze jakby nastawienie do tego czasopisma i do ludzi tworzących. I nagle ten mój kumpel Pieniu, który mnie trochę popchnął, żebym to zrobił i mi się udało, to było coś takiego, że na pewno odkryłem, że w sumie to jakby ci ludzie to też są tylko ludzie, nie? I jakby to nie są wcale bogowie. Ja też mogę to robić. I potem potem wydaje mi się, że nie wiem, może to było w odpowiednio młodym wieku, że coś mi tam kliknęło. Okej, czyli to po prostu jest mindset, który właśnie Chyba to jest mindset, bo też potem właśnie było tak, że na przykład z tą grafiką, nie? Widziałem gdzieś tam fajne grafiki, podobało mi się i stwierdziłem, że to ja spróbuję też coś takiego zrobić. No i wiadomo, że jakby wychodzą ci te kulfony na początku, ale może też jest coś takiego, że ja się nie zrażam, nie? W sensie, że jak się nie uda, no to dobra, to może coś trzeba przerobić, może coś tam trzeba... Próbuję dalej. I to chyba jest ta taka jakaś nieustępliwość. Okej. W tym plus też jest w tym... jak teraz tak robię sobie psychoanalizę na żywo, to też jest trochę coś takiego, że wiesz, jak jesteś chłopakiem z małego miasteczka
to pewnie też masz jakieś kompleksy w stosunku do, nie wiem, najpierw do ludzi właśnie, nie wiem, może z Warszawy, a potem może jak już jesteś w tej Warszawie, to może masz trochę kompleks do ludzi z, nie wiem, z Bizarda i tak dalej, i tak dalej. I chcesz coś sobie udowodnić. Ja wydaje mi się, że ciągle sobie coś udowadniam. Może mam jakiś impostor syndrom trochę jeszcze. I właśnie tak samo z tym robieniem projektów w pojedynkę albo robieniem gry w pojedynkę. To na pewno też jest coś takiego, że ja chcę pokazać, hej, patrzcie ludzie, ja umiem. Ja to umiem robić dalej. Okej. Okay. I przy okazji jeszcze dodatkowo z tego, co mówiłeś, sprawia ci to przyjemność, że przekraczasz właśnie te granice, tak? Bo to jest też takie coś, że ja się nauczyłem robić, ciągle się uczę, ale nauczyłem się robić rzeczy sprytnie, nie? Czyli na przykład, nie wiem, no jeżeli jakby nie musisz robić wszystkiego sam w obecnych czasach, bo jest tyle różnych rzeczy, które są już gotowe, które możesz wziąć, przerobić, nie wiem, przystosować i tak dalej, które ci przyspieszą ten proces, że naprawdę głupio z tego nie robić, nie? Tak. I więc ja jestem na 100% na bieżąco ze wszystkimi różnymi nowinkami typu systemami do motion capture i tak dalej, które coś są w stanie mi przyspieszyć. Tak, nawet mam wynotowane właśnie takie rzeczy. Tak. A propos właśnie tych sprytnych edge'owych rzeczy, bo tak jak sobie myślałem o tej naszej rozmowie, to mam wrażenie, że wygląda to mniej więcej tak, że ktoś mówi, że czegoś nie da się zrobić, przychodzi Maciej, mówi hold my beer i w weekend robi coś, co ekipa 5 osób w pół roku nie mogła dowieść, tak? I takie mam wrażenie. No i żeby nie być gołosłownym, to sobie wypisałem kilka przykładów właśnie. Jak robiliśmy na przykład film 360 dla HP, no to tam było bardzo mało czasu na wymodelowanie ręcznie całego miasta, więc no pamiętam, że wtedy po prostu napisałeś jakiś algorytm, który po prostu sobie zbudował to miasto. Na dzisiaj to się wydaje już takie w miarę standardowe, tak, ale wtedy to robiło wrażenie, tak, że z kilku modeli zrobiłeś miasto, które wyglądało rzeczywiście jakbyś wymodelował je ręcznie. Tam nie było powtarzających się super rzeczy, które no, wyglądały po prostu jakoś sekwencyjnie. Drugi przykład to jest właśnie pierwszy na świecie system dribblingu w waszej grze VR-owej, tak? W koszykówce. Z tego co wiem, to byliście pierwsi. No tak, jak tak. Takiego filu nikt nie ma. Na pewno. Zresztą wasz główny konkurent w ogóle chyba wszyscy stwierdzili, że tego się nie da zrobić, tak? Oni tego nie mają, nie? To po prostu jakby to jest zmiana podejścia, bo wszyscy starali się robić symulacje i robić piłkę na fizyce. A my robimy piłkę na fizyce tylko jak ją rzucisz, jak ona sobie już lata, a reszta to jest coś, co udaje fizykę. My to kontrolujemy, więc to są takie rzeczy. Też mi się wydaje, że jakimś tam... Jeszcze tylko wymienię kilka rzeczy. Mieliśmy produkt, nie wiem czy na ile publicznie możemy o nim mówić, ale powyżej 5 lat to już wszystko. Tak, no to kilka tysięcy produktów na scenie, gdzie każdy z nich można było podnieść, odłożyć na półkę. W tamtych czasach to było naprawdę niewyobrażalne, jeżeli chodzi o optymalizację dla różnych ludzi, którzy tworzą gry. Tak, i to jeszcze było na VR-ze w ogóle. Kosmos. Na Oculus DK2. Tak. Działał na laptopie jeszcze. Też pamiętam, był wymóg. A, tak, rzeczywiście. Było tak. Wow. To są takie rzeczy, które no, naprawdę są przesunięte, jeżeli chodzi o granice. I ja się właśnie zastanawiałem, czy to nie jest tak, że po prostu tyle razy już przekroczyłeś tą granicę, że stwierdziłeś, no to ja mam framework na przekraczanie granic, nie? I po prostu siadam, jak coś jest niemożliwe, to właśnie siedzę, kombinuję, wcale się nie zrażam, no bo przecież już 100 razy przekroczyłem tą granicę, gdzie wszyscy myśleli, że to jest niemożliwe. To jest tak, że ja o tym tak naprawdę nie myślę. Teraz ty mnie trochę prowokujesz, żebym zaczął myśleć właśnie. Ja się nad tym nie zastanawiam. Bo to nie jest standard, dlatego o to pytam. Wydaje mi się, że jest też w tym coś takiego, że jak powiedziałem, ja jestem nerdem i ja się bardzo jarałem i grafiką 3D,
i programowaniem, i muzyką. I to były, i są dalej, to są moje hobby też. To znaczy, tak jak ja mówię o tym swoim projekcie, który chcę zrobić i ciągle on leży oczywiście w szufladzie, to ja sobie ciągle sprawdzam jakieś nowinki i tak dalej i myślę, jak mogę coś użyć, nie wiem, na przykład teraz AI do muzyki, które da ci 90% tej muzy, a potem ty musisz, nie wiem, ją zmienić aranżację i przestawić parę klocków w tym swoim programie do muzyki i już jest okej. I zrobić jakiś mastering. Jakby jak mogę użyć tych wszystkich nowych rzeczy, żeby starać się, żeby coś mi wyszło, nie? I wyglądało jak wyglądało pro. Więc wydaje mi się, że to jest jakiś taki czynnik, który jest tutaj decydujący. No i na pewno to, że przez te wszystkie lata bycia tym nerdem, bo to też się zaczęło od Amigi. Ja jak miałem Amigę, to pamiętam do dzisiaj, że no oczywiście dużo było grania, ale potem odkryłem Workbench, czyli ten ich system operacyjny, i tam było ileś programów. I był na przykład program Deluxe Paint, w którym można było malować i robić animacje. Ale wiesz, wszyscy mieli Amigę. Ja nawet nie wiem, że tam były takie rzeczy. Wiesz, tak jak pytam tych moich znajomych, którzy są w tych grach, to często ludzie kombinowali, nie? Wiesz, mieli, nie wiem, mieli nawet jeszcze tam Atari czy jakieś inne Commodore i przypisywali jakieś programy z Bytka czy coś. Ja nie programowałem wtedy. Ja wtedy tą grafiką się zajerałem. Pamiętam, że robiłem animacje, one były 2D, czyli trzeba było rysować każdą klatkę. I robiłem jakieś animacje o grach. Wtedy grałem we Franco, pamiętam, więc robiłem sobie jakieś animacje kolejnych leveli we Franco. I to było na przykład 30 sekund animacji. Ja to robiłem cały dzień i nie umiałem tego zapisać. No nie? Więc to było tak, że robiłem tą animację, pokazywałem to bratu. Mój brat, 8 lat starszy ode mnie, mówił, no okej, fajne, nie? No i kasowałem. Ja sobie nie robiłem tych kasy. Więc to były jakieś takie rzeczy. Ale wtedy już coś kombinowałem, nie? To było na pewno dzieciaki miałem tam, nie wiem, już nie pamiętam, po komunii jakoś była ta Amiga, więc 9-10 lat miałem pewnie. Ale jakby zawsze się obracałem w tych różnych kręgach cyfrowych mediów, nie? I potem kiedyś tam się zajrzałem animacją, ale to już jak byłem w CD Projekcie, bo jeździliśmy, robiliśmy ten motion capture, mnie to po prostu zaczęło interesować, jak to działa, i robiłem sobie jakieś animacje w domu, koślawe i tak dalej, ale teraz już umiem robić te animacje, naprawdę, jakby znam cały pipeline motion capture i tak dalej, jestem w stanie to robić, więc wydaje mi się, że to trochę działa tak, że jeżeli nie jestem w stanie czegoś zaprogramować, to może zrobię animację i będzie wyglądało jakby coś tam, nie? Okej, dobra. To jest takie trochę... Wymienne klocki. Tak, wymienne klocki. Dlatego, że masz taką przekrojową wiedzę, tak? Wydaje mi się, że tak. Dobra. Czy myślisz, że... Bo ja tak próbuję znaleźć wzór w tym, w tym dlaczego jesteś tak dobry w tym, co robisz. I chyba takim nieodłącznym elementem jest właśnie ta zajawka. Nie? Tak, wydaje mi się, że zajawka jest najważniejszym elementem. Że to jakby... Jakby codziennie gdzieś wieczorem oglądam jakieś tutoriale na YouTubie, jak zrobić coś tam, jak, nie wiem. No, jakby ciągle chcę się uczyć tych nowych rzeczy. No i myślę, że to może być klucz rzeczywiście. No bo dzięki temu jesteś w stanie, w sensie pracując 10 godzin, tak naprawdę odpoczywasz te 10 godzin. Jeżeli oczywiście w odpowiednich warunkach, no bo no, nie oszukujmy się, nie wierzę w to, że non-stop się dobrze bawisz robiąc gry. Nie, wiadomo, że nie. Tam jest też orka, nie? Jak wszędzie. Też, czasami jest coś, co musisz zrobić i robiłeś to już na przykład 20 razy i to jest zawsze trudne. I fajnie by było, gdyby ktoś inny to zrobił. Tak, akurat, ale no, na przykład najbardziej optymalnie jest, żebyś ty, bo coś tam. No tak, ale to też gadam, nawet teraz zgadam z tymi facetami z Polski, którzy są u nas programistami. I to też jest śmieszne, bo ja też łapię się na tym, że ja nie traktuję tych ludzi jak moich pracowników. Ja, współpracowników tak, ale nie, ja się nie czuję szefem zupełnie. Nie?
A jak to jest w ogóle, jeżeli chodzi o całą tą spółkę? Bo to jest tak, że wy macie zawiązaną spółkę i bo chcę, będę chciał też zejść w takie szczegóły. Nie wiem, na ile możesz o tym wszystkim mówić, ale chodzi mi o to, czy wy jesteście wspólnikami i dostaliście z zewnątrz właśnie zastrzyk gotówki, jak to jest podzielone mniej więcej udziałowo, jak to technicznie wygląda? No wszystkiego nie mogę powiedzieć na pewno, ale tak, właśnie tak to technicznie wygląda, że mamy udziały, my z Nathanem mamy równe udziały, ileś tam udziałów, ale jakby nie mogę powiedzieć dokładnie, bo to już jest mocno tajna sprawa, ale mało. Ma nasz inwestor i nasi pracownicy też mają, niektórzy kluczowi pracownicy mają też pewne udziały. To też są małe udziały, ale jakby z wyższej półki standardów ze Stanów. Okej, dobra, czyli wzorce czerpiecie ze Stanów, jeżeli chodzi o konstrukcję? Tam jest ta spółka, ona działa według tamtego prawa też i tak dalej, więc wszystko jest tam. No dobra, Maciej, jak to jest? Wy nie wypuściliście jeszcze gry, tak? Znaczy gra jest dostępna, w nią już grają ludzie. Można ją nazwać early accessem, to znaczy... Bo to nie jest pełna wersja gry, To nie jest pełna wersja gry, to jest mocno okrojona wersja gry, jest w niej multiplayer, jest w niej szczątkowy single player. I teraz pracujemy, bo to jakby też jest taka metoda zbierania feedbacku. Czyli jakby w to teraz grają ludzie. Łącznie mieliśmy, nie chcę skłamać dokładnie, ale jakieś 600 tysięcy pobrań. Okej. I chodzi mi o konstrukcję totalnie biznesową, tak? Bo zakładamy studio gier, tak? Produkujemy jakąś grę, no ale żeby wyprodukować grę, potrzeba albo kupę czasu zajebistych ludzi, którym nie ma za co zapłacić, albo się płaci z własnej kieszeni, no albo trzeba kogoś przekonać do tego, że słuchaj, tu są zajebiści ludzie, stworzymy grę, która zarobi pieniądze. I dopóki to studio nie zacznie zarabiać, no to tak na dobrą sprawę to jest ryzykowna inwestycja, ale z tego co wiem dzisiaj na rynku dosyć sexy, więc nie jest łatwo czy trudno jest znaleźć pieniądze, jeżeli ma się dobrą ekipę. Jak to w ogóle wygląda logistycznie? No to tak. To nie jest takie proste, szczególnie jak się startuje. Na pewno. Szczerze mówiąc, nie wiem dokładnie, jak to wygląda u nas w kraju w tym momencie. Jest kilka takich standardowych ścieżek. W każdej z tych ścieżek nie ma w ogóle sensu zacząć rozmawiać, jeżeli nie mamy czegoś do pokazania. Okej. Czyli jak w większości startupów. Tak. Najpierw trzeba mieć coś. I to nie może być prezentacja w PowerPoincie, tylko to musi być coś, co najlepiej, coś, co działa. Ale można też oszukać. Filmem na przykład, jak to będzie wyglądać. To szybko wyjdzie, niestety, dobra. Bo ktoś prędzej czy później spyta cię o to, że chce w to zagrać, nie? No i... W sensie oszukać, mówię trochę w cudzysłowie, tak się trochę robi, no nie, tak, fejkuje tak. Się produkty, żeby sprawdzić, czy ludzie będą na chcieli. Pewno można próbować robić, no okej, to powiem o kilku tych ścieżkach. Ale generalnie chodzi o to, żeby mieć coś, czym się udowodni partnerom, potencjalnym partnerom, inwestorom, że damy radę, nie? Wiadomo. I że jeszcze to ma sens. I tak, my mieliśmy ten prototyp, który wtedy ja zrobiłem, ten prototyp na tego Reddita. I to był jakby nasz ten hook, którym mogliśmy zadziałać. Inne ścieżki, znaczy my wiedzieliśmy, że będziemy poszukiwać inwestora, że chcemy zrobić po prostu spółkę, która będzie robiła nie tylko tą jedną grę, ale jakby chcemy zrobić firmę, która będzie po prostu robić dalej gry. Ale to nie jest też jedyna droga. Często jest też tak, że można po prostu próbować to zrobić przez wydawcę. Tak jak wspomniałem wcześniej o 11bitach, oni są właśnie kimś takim, czyli oni inwestują nie w spółkę, tylko w projekt. Nie wiem dokładnie, jakie tam są procenty potem i tak dalej. To wszystko zależy oczywiście od wkładu takiego wydawcy,
taki wydawca też zapewnia ci marketing, więc to też jest super sprawa, bo masz nie tylko finanse, ale masz też coś więcej, tak? Mhm. Plus zapewnia też ci kontakty, może ci też pomóc z rekrutacją odpowiednich ludzi i tak dalej, więc to jest też na pewno dobra opcja i dużo ludzi tak robi. Mhm. Czyli dużo ludzi chce zrobić gierkę, ma jakiś zespół paru osób, robią prototyp, demo, idą z tym czymś do wydawcy. Wydawca to potem ocenia potencjał samej gry, potencjał rynkowy tej gry i tak dalej, no i zaczynają się rozmowy. I to jest, wydaje mi się, mimo wszystko najprostsza droga. Mhm. Czyli polecałbyś to, jeżeli jest mały team, niedoświadczony. Jeżeli ktoś chce robić gry po prostu, a nie robić firmę, mhm. a jakby ich firma wyjdzie im przy okazji, być może, to jest dobra droga, wydaje mhm. mi się. I też najmniej chyba ryzykowna też, nie? Tak, no bo też taka umowa od razu określa wszelkie warunki, co się stanie, jeżeli coś pójdzie źle. Nie. Mhm. To zwykle jest tak, że też nie znam szczegółów, ale... To jest jakieś ryzyko, jak się nie dowiezie właśnie tej gry na czas? No bo takie, że zbankrutujesz, w sensie takie, że ktoś cię licytuje, nie. Mhm. To znaczy jest tak... też jakby nie znam szczegółów tych umów, ale no bo one wszystkie są objęte też jakimś NDA i tak dalej. No, tak wykładam. Ale z tego, co po prostu z tego, co się orientuję i z tego, co słyszałem i tak dalej, to po prostu jest tak, że jeżeli coś nie pójdzie, to taki wydawca na przykład może przejąć twoje IP, przejąć mhm. wszystko, co do tej pory zrobiłeś i tak dalej, okay. i tak dalej. I wykorzystać to. I wykorzystać jakoś. To, spróbować to samemu dokończyć, mhm. tego typu rzeczy. Na pewno nie jest tak, że ktoś ci włoży w ciebie kasę i jak ci nie wyjdzie, to dalej masz tą grę i super jest, możesz sobie robić z kimś innym. Mhm. Raczej to okay. tak pewnie nie działa, ale... I nie jest też tak w drugą stronę, że podpisujesz weksel, że w razie czego ci wyduszą tą kasę od ciebie, jak nie dowiedziesz. Nie, to nie jest tak, że ktoś ci właśnie... Właśnie to jest ryzyko po stronie mhm. wydawcy, nie? Mhm. Że... Okay. I oni też... Dlatego też te... jakby ci najlepsi wydawcy, no tak jak Eleven Beat Studios, czy nie wiem, Devolver, czy ktoś taki, oni mają speców od robienia gier zawsze. Mhm. I tam jest jakiś cotygodniowy czek, comiesięczny czek, tam są jakieś mhm. milestone'y i tak dalej, więc wpadasz trochę w taki... Machina. Taką machinę produkcyjną, no nie? I więc oni nadzorują to, żeby no nie wlać tam kasy, której nigdy nie odzyskają. Nie, to już jest ich ryzyko biznesowe i to jest ich metodologia, ale tak to działa. Mhm. No w Stanach jest łatwiej o startupy na pewno, szczególnie w Dolinie Krzemowej, ale też jest jakby to no, obarczone innymi ryzykami na pewno. I też nie jest jakby przyjście z ulicy do kogoś po kasę właściwie nie działa. Tak się nie da tak tego zrobić. Mm-hmm. I dlatego my się zdecydowaliśmy na to, żeby spróbować zdecydowaliśmy się podjąć serię małych kroczków, które nas przybliżą do pozyskania tego kapitału, który nam jest potrzebny, uważamy, na rozwój studia. Mm-hmm. Czyli jeszcze tylko wtrącę, wy te 600 tysięcy pobrań, czy wy na tym jakąkolwiek złotówkę już zarobiliście, czy to jest... Tak, już mamy tam jakiś... Przychód jest. Zaraz to o to powiem, tak. To był jakby część z tych, mały klocek z tych klocków. Więc tak, zaczęliśmy od tego, że stwierdziliśmy, że spróbujemy dostać się do Y Combinatora, to jest taki... akcelerator startupów, tak to no, można dla nazwać tych, którzy naszemu. Nie wiedzą, to jest jeden z najbardziej prestiżowych chyba inwestorów w Dolinie Krzemowej. To jest, no to jest Y Combinator, to jest jakby to jest taki właśnie akcelerator, przez który przychodzą różne startupy i to, co on ci głównie daje, to, że jeżeli się tam dostaniesz i przejdziesz przez tego Y Combinatora, tam masz jakichś mentorów i tak dalej, to coś jest na tyle prestiżowe, że nagle wszyscy na świecie. Tak, nagle inwestorzy się tobą zaczynają interesować. Mhm. I znów szansa na to, żeby się tam dostać, to jest chyba, nie chcę skłamać, ale chyba 0,4% firm. Bardzo mała, tak? No, umówmy się. Nieduża, na pewno. I oczywiście wy tam jesteście, tak? Jak my tam jesteśmy, ale tam, gdzie są małe szanse. Ale to jest też dlatego, że no my wiedzieliśmy trochę, czy tak, Nathan ma
doświadczenie z Unity, pracował też w Mecie, kiedyś to był jeszcze Facebook, w Google, więc on zbierał doświadczenie tam. Jest też po Berkeley, więc ma łeb na karku. I ma insight, jak to działa. I my też, więc wydaje mi się, że ta synergia między nami jest naprawdę spoko, bo ja wiem jak zrobić produkt. On wie jak go sprzedać. Czy jak pozyskać na niego pieniądze i tak dalej. I zresztą konsultowaliśmy dużo pomysłów razem i też. I w obie strony, bo on też jest mocno designerski, w sensie wie, co to jest game design, jest w stanie dużo rzeczy zaprojektować. Pomysł był jego w ogóle. Dlaczego my się tam w ogóle dostaliśmy, wydaje mi się? Wydaje mi się, że dlatego się tam dostaliśmy, bo 99% firm idzie tam z pomysłem i z prezentacją, a my wybraliśmy tą drogę trochę wydawcy. To znaczy powiedzieliśmy, hej, zobaczcie, my już zrobiliśmy prototyp, mamy na to takie pomysły, tak będziemy, to wszystko musieliśmy już mieć przygotowane, czyli wiedzieć. I macie trakcję. Tak, tak, wiedzieć, kim my chcemy być i tak dalej, i tak dalej. Mieliśmy już wtedy, bo zdecydowaliśmy się, że przed tym całym, przed aplikowaniem do Y Combinatora już wypuścimy ten produkt na takiej testowej stronie Oculusa, czyli na AppLabie, z której ludzie mogą sobie, tam jest jakieś 5% użytkowników Oculusa. I tam są różne takie właśnie nieskończone jeszcze gierki. I tam stwierdziliśmy, że tam sobie zaczniemy już to publikować i mieliśmy 100 tysięcy ludzi wtedy. To jest typowo serwis właśnie do takiego zbierania feedbacku? To jest taki, to jest taki trochę Steam Early Access, coś takiego. Chyba tak bym to mógł porównać, czyli to jest, jeszcze nie jesteś na ich pełnoprawnym sklepie, jesteś na tym ich takim drugim sklepie, w którym są te rzeczy jeszcze niezaakceptowane, ale już możesz je sprzedawać, jakbyś chciał. I my wypuściliśmy, my stwierdziliśmy, że będziemy optymalizować grę pod liczbę użytkowników, więc wypuściliśmy grę totalnie za darmo. Super. Bo chcieliśmy nabić jak najwięcej, jakby to był plan, chcieliśmy nabić jak najwięcej. Zero tarcia po drodze. Tak, chcieliśmy nabić jak najwięcej ludzi. No mieliśmy te 100 tysięcy, czy nawet 140 tysięcy osób, co jest już spoko wynikiem, szczególnie na tym AppLabie, więc to są jakby, to były jakieś tam projekty, że przekroczymy milion na pewno i tak dalej szybko. Jakby z tymi dwoma rzeczami poszliśmy do Y Combinatora, plus oczywiście z prezentacją całej firmy, z tym, ze strategią firmy, z tym, kim my chcemy być, co my chcemy robić, jak się chcemy wyróżnić spośród innych firm robiących gry na rynku. I w ogóle dlaczego VR-y? No dlatego VR-y, bo jeszcze w VR-ach możesz się próbować przebić w tym momencie. Tych gier nie jest jeszcze, wiesz, nie wychodzi ich 1000 miesięcznie, tak jak na Steamie. Mniejsza konkurencja jest. Po prostu mniejsze nasycenie rynku w tym momencie. I dlatego to są VR-y głównie. Bo stwierdziliśmy, że od tego możemy zacząć i od tego możemy zacząć budować. Czyli sugerujesz, że rzeczywiście jakby takim, no wydaje mi się, że to też jak w takich inwestycjach typowych startupów, tak? Najpierw pokazać trakcję, pokazać, tak, tak. Że coś jest, coś ludzie może, tego chcą. Tak, coś może. Właśnie to jest to. Musisz udowodnić, że jest ten product market fit, nie? Więc to. I też wydaje mi się, że to jest po prostu jakiś łańcuch, trochę zbiegów okoliczności i tak dalej, ale my z Nathanem dobrze do tej firmy pasujemy, no bo ja się mogę pochwalić Wiedźminem i nie wiem. To też wydaje ci się, że pomogło mocno? Na pewno, jest to szczególnie w Stanach, to zauważyłem jako Polak nie będący tam, bardzo dużą rolę grają nazwiska w zespole. I jeżeli możesz się pochwalić, tak jak Nathan, że jest po Berkeley, że pracował w Google, Unity i Facebooku. To robi to robotę. Tak, ja, że mam tam prawie 20 lat doświadczenia w grach i robiłem Wiedźminy i tak dalej, i tak dalej. To na pewno pomaga. Więc finalnie w nas uwierzono, mimo że tak naprawdę gdybyśmy wystartowali do tego dwa lata wcześniej, to w ogóle byśmy weszli z marszu bez żadnych tam problemów i pewnie byśmy
być może mogli oczekiwać jeszcze większego kapitału, czy tam większych wyceń i tak dalej naszej firmy, dlatego że ten boom na gry i na VR-y szczególnie był troszkę wcześniej. My już weszliśmy na tym jakby, nie na samym szczycie, tylko już na tym spadku. I teraz to w ogóle jeszcze troszkę bardziej spadło, bo no bo jakby jest fiasko metaversu, prawda? Tak. Właśnie Facebook, co z tym VR-em? Facebook. Czy ty wierzysz w to, że... Wszedł, znaczy to jest tak w ogóle. Ja się kilka razy też wypowiadałem, bo ja nie jestem zupełnie targetem VR-u. W ogóle mam chorobę lokomocyjną, dziękuję. Tak, to ja tak, to... tak kontekstowo dorzucę tylko, że Maciej z... Między innymi dlatego, że trochę źle się czuję w VR-ze, to pamiętam, że pokazywałeś mi demo takiej gry, którą robiłeś, że teleportujesz się w różne miejsca, a nie chodzisz w VR-ze, żeby nie rzygać. No dokładnie, ja mam z tym naprawdę duży problem, więc ja nie jestem zupełnie targetem VR-a. To też paradoksalnie trochę pomaga, bo ja tak... Udało nam się tak zrobić tą koszykówkę, że ja mogę w nią z 15 minut spokojnie grać bez puszczenia pawia, co jest dobre, nie? Na pewno dla wszystkich, ale generalnie ja nigdy nie, jakby ja zawsze mi się wydawało, nawet się o tym publicznie parę razy wypowiadałem, że to jest jakaś taka moda, która zaraz sobie zdechnie, dlatego że popatrzyłem ze swojej perspektywy teraz na to widzę. Znaczy widzę to. Ja po prostu, żeby grać, to muszę sobie usiąść na kanapie, nie wiem, mieć kolę albo jakieś piwko. Najlepiej usiąść sobie z kumplem na kanapie i zagrać w FIFA. To wtedy odpoczywam. Ale jestem po prostu w tym momencie życia. Wydaje mi się, że mam dzieci, nie mam na nic czasu i nie byłbym w stanie założyć gogli, odciąć się całkowicie i tak odpoczywać. To nie jest mój typ odpoczynku, ale jak się okazuje, to nowe pokolenie 10-latków, 12-latków to jest totalna zajawka i to ciągle sobie stabilnie rośnie. Teraz szacuje się, że jest chyba 30 milionów questów 2 na rynku. Zaraz wychodzi quest, zaraz wychodzi quest 3, więc to się... To nadal nie są konsole, tak? I retencja też tego nie jest za duża, to znaczy widać ewidentnie, że to jest coś takiego, że ktoś dostaje questa, pogra w niego tydzień i potem on leży na półce często. Okay. Dopóki nie wyjdzie coś wow, nie? I wtedy znowu sięga po tego questa. Ale jakby ciągle to rośnie i to jest zasilane przez to najmłodsze pokolenie, czyli teraz właśnie 10-12 lat takie dzieciaki. Myślisz, że to jest związane z tym, że właśnie jest trochę zmiana pokoleniowa na zasadzie takiej, że te dzieciaki dzisiaj są trochę bardziej odizolowane niż my? Wydaje mi się, że tak. I wydaje mi się, że dla nas to jest nowa technologia, której musimy się nauczyć i musimy przezwyciężyć jakieś swoje przyzwyczajenia do pada i kanapy. A dla nich nie ma tej bariery. Okay. I to jest tak, że ja mam córkę, która ma 7 lat i drugą, która ma 5. I no wiadomo, no tak, to już to było. Tak. W sensie na pewno u ciebie w domu. No. Tak, i one, no tato, co robisz, to co robisz, pokaż. I ja, no tak, dobra, no okej, okay, no tam, zobacz. I zainstalowałem im jakieś tam dwie gry, które polegają, to są jakieś tam takie interakcyjne gierki. I zauważyłem jedną rzecz, ja wiem, że to tak trochę kurczę badania swoich gdzieś niemalże, ale zauważyłem jedną rzecz, że tak jak był duży próg wejścia w granie na Switchu na przykład. Dla tych młodsza nie jest w stanie grać dalej na Switchu. Jest tam, coś tam jest w stanie pograć w jakieś Mario Kart przez chwilę, ale jakby nie ma w ogóle zajawki na tego Switcha. Starsza ma trochę większego, bo dużo ze mną grała. Jakąś Zeldę w coś tam jakby razem. To było takie w sumie fajne spędzanie czasu zamiast bajek. To obie, jak tylko założyły te gogle, to jest po prostu od razu wiedzą, co się robi. Natywnie. Wiesz, bo to jest tak, że jak tylko załapiesz, że to są twoje ręce i że jak naciśniesz przycisk, to coś podnosisz, to zaczynasz kombinować, napinasz łuk, nie wiem, rzucasz czymś, po prostu i wszystko działa, nie? I ja muszę, ja jakby nie pozwalam im za bardzo
się w to bawić tam raz w tygodniu, może za dwa razy w tygodniu, mogło pół godziny. Bo widzę, że to jest po prostu... Szybko pochłania. Tak, wpadasz w inny świat. Możesz, dopóki działa bateria, to będą grały. Nie? No, ciekawe. Dlatego jakby dane z rynku są takie, że jednak tych questów jest sporo i że jakoś ta adopcja postępuje. No i też teraz Apple też wchodzi w VR-y, a wydaje mi się, że Apple nie wchodzi w coś, co nie zażre. Więc... Takie też mam wrażenie, chociaż różne są słuchy, ale tak, nie obstawiałbym przeciwko Apple na pewno. Tak, więc wydaje mi się, że teraz ten ich pierwszy headset, no to nie jest jeszcze konsumenckie rozwiązanie, że to jest dla tych prosumerów, nie? Na początku, ale wydaje mi się, że drugi installment będzie już dla mas. Tak czy siak oni mają tyle prosumerów u siebie, ja wiem, że i tak dla nich to będzie super boost pewnie. Ale myślę, że oni nie mam żadnego pojęcia, ale tak intuicyjnie myślę, że oni że to jest test jeszcze, że oni nie obstawiają zarobku na tym headsetie w tym momencie jakiegoś turbo, tylko aczkolwiek ludzie są zajarani tym, tak? Też w świecie technologicznym to myślę, że bardzo dużo ludzi to kupi. No dobra, ale bardziej VR czy AR twoim zdaniem będzie przyszłością? Tutaj nie jestem w stanie, wydaje mi się, że to będzie połączone, w sensie, że to, co robi Apple, ma sens. To znaczy, że domyślnie wszystko widzisz, jesteś AR, ale możesz sobie włączyć rzeczy, które jakby teleportują cię do innego świata, bo to... Czyli taki AR na sterydach. No, trochę. Takie raczej płynne przełączanie się między AR a VR bez zdejmowania tego czegoś z głowy. Bo to chyba o to chodzi, żebyś się przyzwyczaił do tego, że masz to często na twarzy. Tak, no... Tak. Jak nie zawsze kiedyś. No mam nadzieję, że nie. Znaczy, no wiecie, ja bym nie chciał. Nie? No, wydaje mi się, że to smutna byłaby rzeczywistość, ale no wydaje mi się, że... Znaczy my też na pewno będziemy dalej próbować. Będziemy oprócz VR-ów będziemy też próbować z gierkami. Teraz mówimy 2D, bo to tak dziwnie brzmi, nie? tak. 2D, no bo widzisz się na telewizorze, ale tak, nie? Okej, Maciej, powiedz mi, ile powstaje taka gra i od czego to zależy, bo są pewnie gry, które powstają bardzo szybko, ale jednak no, rzuciłeś tutaj 5 lat nawet, tak, że gra może powstawać i kurczę, to jak się tym gry, zarządza? Nie? Zależy to bardzo od gry. Ile wasza będzie powstawać, szacujesz do takiej wersji? Nasza będzie dwa około, bo mamy zamiar ją już... jakby na początku przyszłego roku, nie wiem dokładnie jeszcze kiedy, nie mamy żadnych dat, to też jest fajne, że nie mamy żadnych dat, ale chcemy już ją wypuścić. No ciekawe, czyli nie macie deadline'ów na tak, różne rzeczy, na razie tak? Nie mamy deadline'ów. Okay. Sami sobie na razie ustalamy deadline'y, co jest miłe. Na pewno. No o to chyba walczyłeś, tak? Przez całe życie, żeby po prostu tak, ale... robić to z zajawką, bo rzeczywiście wyobrażam ale sobie, że mógłbyś znienawidzić. Tak, ale też staramy się być realistyczni, to znaczy... No w tym momencie akurat ucinamy jakiś feature creep i tak dalej, czyli dokładanie rzeczy, które nie są nam potrzebne. Chcemy się skupić na tym, żeby zamknąć ten produkt, wypuścić go i ewentualnie coś tam jeszcze do niego dodawać. Ale my już go robimy no prawie 2 lata, albo nawet już ponad, muszę dokładnie sprawdzić. Więc my już jesteśmy trochę nim zmęczeni, w sensie ja i Nathan na pewno. I już chcielibyśmy to mieć, dalej sobie to potem rozwijać, ale już, no wiesz, już kręci nas, żebyśmy zaczęli robić coś nowego. Nowe. Tak, mamy już pomysły znów na rzeczy, których nie da się zrobić w VR-ze, a my je zrobimy. Teraz mamy właśnie takie jakieś... Okej, rozumiem, czyli już widzę, że podniosło ci to temperaturę, więc są jakieś fajne rzeczy, które by chcecie tworzyć. Czy to jest tak, czy ja dobrze to rozumiem, że jakby takimi przełomowym pierwszym momentem w życiu takiego studia, które tworzy gry, jest wypuszczenie pierwszej gry i to jest pierwszy zastrzyk gotowy i tak naprawdę sprawdzian chyba, czy ta firma sobie poradzi, czy nie. A co w momencie, w którym ta gra nie zażre? No właśnie, to jest... Co wtedy się dzieje? Jeżeli budujesz firmę, to nie możesz zakładać, że ta gra będzie sukcesem, bo to jest prawie na pewno grób. Więc musisz mieć plan B i C na pewno. I my staraliśmy się pozyskać środki, które nam wystarczą na zrobienie 3, jeśli nie więcej, gier. I teraz... Fajne myślenie. Teraz robimy to w taki sposób, że tak
to nie jest akurat bardzo koszerne podejście, ale ta nasza gra jest dosyć duża. Można powiedzieć, czy była już parę razy przez jakiś tam dziennikarzy określana mianem takiego jednak AAA w świecie VR-ów. Super. Bo też wymagania w tym świecie VR-owym są jeszcze niższe w tym momencie, dlatego że na przykład nie jesteś w stanie wykręcić jakieś super rzeczy graficznie, bo nie masz na nie budżetu sprzętowego. Nie masz na nie takiego budżetu. My się staramy mieć... Dlatego idzie się w design i sztukę, a nie w superrealizm, nie? Naszym creative directorem jest gość z Disneya, na przykład, więc mamy tego typu rzeczy. Super. A animatorem jest facet z DreamWorks też, więc mamy tego typu... Czyli rzeczywiście top of the top zbieracie ludzi. Staramy się mieć fajnych ludzi. Nawet jeżeli ktoś nie ma jakiegoś popartego doświadczenia, to my wiemy też później, czy jest super, czy nie super. I mamy super w tym momencie ludzi na pewno. Tak, więc staramy się mieć stylizowaną grafikę oczywiście, bo to od razu wiedzieliśmy, że wtedy ona może być ładna, jak będzie stylizowana. Więc to tak będzie. Ale gra jest dosyć duża, jak na VR-y. Jak na taki standard VR-owy, jest spora na pewno. A co, wielkość gry określa się przede wszystkim liczbą godzin rozgrywki, czy? U nas, nam chodzi bardziej o jakąś liczbę asetów i tak dalej, taką produkcyjną stronę. Dobra, bo duża produkcyjnie. Duża produkcyjnie, bo też ta gra... ona się nie kończy chyba. Trudno będzie określić, tak, bo ona jest nastawiona głównie na multiplayer, będzie miała też kampanię singleplayerową, co w ogóle jest trochę ewenementem, bo tak jak widzimy, to najczęściej w VR-ze są albo gry single player, które mają po prostu jakąś tam historię, czy coś tam i sobie w nie grasz. Są jakimiś sandboxami też często, że możesz się po prostu czymś tam pobawić. Albo są gry multiplayer. A my mamy grę single player plus multiplayer z kampanią, z motion capture, z aktorami i tak dalej. Ta kampania nie jest jakaś bardzo długa i tych postaci nie jest milion, tylko tam, nie wiem. Rozumiem, ale w VR-ze jest to dalej niespotykane. Ale jest to rzadkość, tak, żeby to połączyć. Więc my robimy to, bo tak sobie postanowiliśmy. I ta gra już byłaby dawno skończona, gdybyśmy poszli tylko w multiplayer. Okej. Ale postanowiliśmy, że nie. I pewnie tak naprawdę teraz pewnie zrobimy 2-3 mniejsze projekty. Które będą jakby towarzyszącymi do tego dużego. Więc chcemy sobie tak też ten portfel urozmaicić. No nie? Nie chcemy teraz stawiać wszystkich kart na kolejny duży projekt, tylko chcemy zrobić fajnie, kilka mniejszych. Dywersyfikację. Zresztą to w twoim stylu, tak mam wrażenie, zabezpieczanie się, bo ty masz chyba małą skłonność do ryzyka. Myślę, że... Mimo tego, że przekraczasz granice. Tak, myślę, że bardzo, bardzo małą. Tak. Okej. Okay. Dobra, a co w momencie, w którym, Rovio, z tego co pamiętam, to oni mieli chyba, nie wiem, 40 grę trafili, tak? Te Angry Birdsy chyba, tak? To im przyżarło. No to rzeczywiście tam było bardzo dużo prób. I kurczę, zastanawiam się, skąd to... No bo to są gry casualowe, tak? No zupełnie. I na komórki, nie? Więc to jest... Znaczy... Jakby poziom pewnie tej gry. Gry mobilne to jest w ogóle tak nasycony rynek, że masakra. Ja bym teraz się nie zdecydował, ja bym w ogóle się w tym momencie nie zdecydował robić startupu, który robi gry mobilne. Za dużo. Za dużo tego jest i jest już, wydaje mi się, że jest to dość mocno pokryte dużymi graczami, nie? Że jest takie już, że ciężko tam szpilkę wbić, bo tak, to jest tak, bo już... Się, tak, tam, żeby, tam... W ogóle, żeby się przebić, wydaje mi się, w tym rynku, teraz tak naprawdę, to musisz mieć jakieś totalne miliony na marketing. Bo tam są duzi gracze. No tam są duzi gracze, którzy mają totalne miliony na marketing i... No. Z drugiej strony znam kilku takich deweloperów zajawkowiczów, którzy robią gry mobilne, bo... Po prostu są w stanie sami je zrobić od początku do końca. Tak, oczywiście. No to też działa, nie? Ale to wtedy jesteś sobie jednym gościem. To też jest model. Jest dużo takich właśnie niezależnych twórców. Oni też, nie wiem, robią sobie też jakieś rzeczy na YouTubie na przykład i mają trochę dochodu z tego, trochę dochodu z tej gierki. I to są takie gry, które na przykład zarabiają po, nie wiem, na to 30-50 tysięcy złotych.
Ale to jest spoko, bo zrobisz takich gier 5 w roku. Okej, okay. Okay. I to może zadziałać. I to dla ciebie jest jak najbardziej w porządku. Ale żeby nabić skalę, to jednak trzeba być dużym, tak? Na tym rynku. Wydaje mi się, że tak, że no wiesz, takie gry jak, nie wiem, ten Raid, Shadow Legends, czy coś tam, o którym chyba każdy słyszał, nawet tak nie gra, bo po prostu on jest wszędzie, nie? Jest reklama, youtuberzy to reklamują, masz reklamę na fejsie, wszędzie to jest. Ale ty też robiłeś, tak? Casualowe gry. Był taki moment. Tak. Nie słyszę entuzjazmu. Nie, no bo to jest... To jest po pierwszym zwolnieniu się z CD Projektu. Fajnie to brzmi. Ale tak, po pierwszym zwolnieniu się z CD Projektu razem z moimi dwoma przyjaciółmi, z Markiem Ziemakiem i z Maćkiem Czerwonką, czyli z programistą CD Projekt Maćkiem Czerwonką i z wtedy designerem Markiem Ziemakiem, który też jest takim niespokojnym duchem i z wielu piecy jadł chleb, już robił mi grafikę. Tylko super gość, teraz jest w bitach, zdaje się członkiem zarządu, więc też jego kariera się fajnie potoczyła. Odeszliśmy wtedy razem z tego projektu we trójkę, właściwie bez planu, to znaczy to było takie zwolnienie się na zasadzie, będziemy sobie robić razem gry, co chłopaki, no dobra. To robimy. Wcześniej robiliśmy sobie gry tak hobbystycznie razem po pracy, na XNA, czyli to jest taka platforma pod Xboxa. Chyba też pod Windowsa. I tam sobie robiliśmy jakąś tam taką gierkę, w której się latało i strzelało, nic tam ciekawego, ale to była jakaś tam nasza zajawka. Znaczy też były tam jakieś, były tam jakieś fajne rzeczy, bo strzelało się do przeciwników, którzy byli kolorowi i jak się rozwalali, to wypuszczali jakby swój kolor do tła i te kolory się mieszały na symulacji płynów. Okej, wow. I zależnie od tego, na jakim kolorze przebywałeś, to jakieś bonusy dostawałeś, więc chciałeś sobie mieszać te kolory, żeby tam, wiesz, z niebieskiego i czerwonego zrobić fioletowy, bo fioletowy dawał. O, super, czyli to mega kreatywne, jeżeli chodzi o design. Taka zabawa, nie? Ale to nigdzie nie wyszło. Jest taki filmik na YouTube, ale to nigdzie, nigdzie nie wyszło. No i stwierdziliśmy, wtedy był boom na casuale, i stwierdziliśmy, że okej, no to musimy za coś żyć, więc zaczniemy robić casuale. Będziemy mieć firmę, która robi casuale. W jeden wieczór przy piwie wymyśliliśmy nazwę studia, nazywała się Sleepwalker Games. I zaczęliśmy robić gry najpierw w piwnicy u rodziców Marka pod Warszawą. Czyli to jest typowo garażowa historia, nawet piwniczna. Ale garażu nie było, piwnica była. Nie, była piwnica. Taka w sumie... Niska? Czy jaki... Niska, ale fajna, to mieliśmy swoją kuchnię i w ogóle super było. Ja wspominam ten okres, wspominam mega. Mimo, że było głodno trochę. Bo ale startupowo. Mocno startupowo, mocno głodno. Dosyć wtedy. Nie pamiętam już dokładnych liczb, ale wydaje mi się, że mieliśmy na ten projekt coś koło 70 tysięcy złotych. Żeby go zrobić. We trzech. Robiliśmy go z rok. No, także tu mieliśmy jeszcze jakieś koszta, typu tam licencje, nie licencje, więc asety pamiętam, jakieś. Pamiętam, że chyba po 2000 sobie wypłacaliśmy na miesiąc, czy jakoś tak. No i robiliśmy sobie wtedy ten projekt i to była taka gra casual typu Hopa, czyli Hidden Object. Na której trzeba było znajdować jakieś tam rzeczy na planszy. Wtedy to był popularny gatunek. Nazywało to się Jody Drake and the World in Peril. No, ciekawa nazwa, tak? Jak na grę. Mieliśmy jakiś czas zajawki, ja byłem grafikiem wtedy, pamiętam, musiałem zmienić rolę, więc byłem grafikiem. Marek był chyba designerem i też trochę skrypterem i a Maciek był programistą, bo wszystko to kodował w Unity. No i to było fajne, dopóki było fajne. To znaczy w pewnym momencie dociera do ciebie, że jednak, kurczę, robisz gry, w które grają tam, nie wiem, 50-letnie gospodynie domowe w Stanach. To jest twój target. I ty zupełnie tego nie czaisz. W sensie ty byś tej gry kijem nie tknął z daleka. Zupełnie tego nie czaisz. I jakoś wtedy równolegle pojawiła się
pojawiła się jakby sposobność powrotu do CD Projektu. Tam były jakieś zmiany organizacyjne i tak dalej, że był znowu jeden projekt. No i pojawił się jakiś taki pomysł i sposobność. Pamiętam, że tam do mnie napisała jedna z osób CD Projektu, że może byśmy jednak wrócili. No i ja pierwszy zdecydowałem się, że wrócę. To był dla mnie olbrzymi stres wtedy, no bo zostałem moich dwóch kumpli właściwie na lodzie. Czy tam grafika już praktycznie była zrobiona do tych wszystkich plansz, no ale mimo wszystko to nie było fajne na pewno. Ale chwilę potem też zdecydował się, Marek też się zdecydował, że wróci. Maciek z Maćkiem Mięsikiem wtedy, bo jeszcze przyszedł do nas potem Maciek Mięsik, dokończyli tą grę i ją wydali. Czy już, no jakoś tak to było, że dokończyli tą grę. I potem już nie wiem też jakie dokładnie były losy, ale jakby oni też się rozeszli. Maciek założył swoje studio, a Maciek Czerwonka wyjechał w ogóle z tego, co pamiętam. Ale już jakby ta gra w ogóle zarobiła kasę? Jak to było? Jakąś kasę na pewno zarobiła, ale już nie dla nas chyba. Okay. Za bardzo. Tak to było. To jakby wtedy nauczyłem się, że to nie jest mój segment. Ja jestem jednak hardkorowym graczem. Czyli widzisz, trochę się chyba pokrywa to, że no, musi być ta zajawa, nie? Żeby rzeczywiście wkładać w to pracę, tak. To znaczy, żeby się nie wypalić. Tak, wypalenie myślę, że też przeżyłem. Tylko, że zdiagnozowałem je u siebie po jakimś czasie dopiero. Okej, okay, a kiedy to było? Wydaje mi się, że to był koniec Wiedźmina III, czy koniec, rok przed końcem Wiedźmina III, bo ja się zwolniłem mniej więcej rok przed końcem Wiedźmina III, więc jakby już w kredytach nie figuruję jako główny projektant rozgrywki, tylko jako pierwszy w additional design. Ale co jest jakby fair. I wydaje mi się, że to wtedy już było jakieś tam początki wypalenia. A zdiagnozowałeś, czyli zrozumiałeś, dlaczego powstało? Tak. Czy w ogóle da się to właśnie zdefiniować twoim zdaniem? Tak, to było znów tutaj jakby do tych słów Adama Badowskiego się odwołam, że to było na pewno to, że ja nie robiłem gry. Ja zarządzałem zespołem. Okay. Ja miałem pod sobą wtedy jakby ja nie byłem jakimś tam game directorem, Konrad Tomaszkiewicz był wtedy game directorem, ja byłem głównym projektantem rozgrywki wtedy i jeszcze przejąłem dział kodu gameplaya, czyli miałem też programistów po sobie. Miałem jakieś 20 parę osób pod sobą. Okej, i tak na dobrą sprawę to tak jak nie robiłeś gry, tylko ludzie robili grę, a ty nadzorowałeś, żeby ona powstawała. Znaczy, praca to była... Marek był moim producentem, czyli na początku był kiedyś testerem, potem był designerem, potem był grafikiem, a potem był producentem. I Marek Ziemak był moim producentem w gameplayu, ja byłem leadem gameplaya i właściwie naszym zadaniem była ciągła praca w Excelu i spotkania. Okej. I tak, granie w tą grę trochę i tam mówienie, że okej, fajnie, ale może byśmy zrobili tak, żeby coś tam. No i to było jakby... I to był powód, tak? To był powód, bo podczas drugiego Wiedźmina bawiłem się super, bo znowu byłem, jakby jak wróciłem, to byłem szeregowym tam seniorem game designerem i no, dostałem awans na lead combat designera, czyli de facto miałem taką samą rolę jak w pierwszym Wiedźminie, czyli jakby leadem całego gameplaya był Mateusz Kanik, jak dobrze pamiętam. Ja byłem pod nim, ale jakby no ja tam jakby robiłem cały ten design w sensie kombatu, rozwoju postaci itd., więc to było podobne. Czyli dalej to było jakieś tam składanie animacji i byłem w tych okopach i to było fajne. A potem jakby wydaje mi się, że nie robienie tego w okopach jest tym, co mnie sprowadza do parteru. Co cię spala. Okej, okay, a w momencie, w którym się jakby skumałeś to, że rzeczywiście to sprawia, że się przepalasz i że no, działa to na ciebie niekorzystnie, czy
stwierdziłeś, dobra, to już nigdy tak nie będę pracował? Czy znaczy, inaczej, ja to, czy właśnie w tym momencie nie dążysz trochę do tego? No bo... Ja to stwierdziłem, bo tak, no zwalniałem się też z 11 bitów, ale tam były jakby sprawy nie związane z zawodowo za bardzo. Mhm. No, to był taki prywatny mój dosyć trudny okres i życiowo prywatny trudny okres i to jakby zadecydowało, że się jakby w ogóle przeprowadziliśmy się z Warszawy do tych Siedlec i tak dalej i stwierdziłem, że nie ma to praca dalej w jakimś studiu, nie ma sensu. Nie byłem w stanie dać z siebie wtedy tego 100%. Mhm. Więc to jakby zadecydowało. I potem jakoś my się poznaliśmy, w sensie, że ja mhm. zacząłem pracować z tobą razem. Ciągle byłem jeszcze w tej warszawskiej szkole filmowej, więc ciągle miałem tą drugą nogę, więc też mogłem się zwolnić. Ale ta moja diagnoza tego, że prawdopodobnie też byłem wypalony, czy mniej w bitach była jednak zajawka znowu, mhm. bo tam był świeży projekt, był i też byłem w tych okopach i trochę. Byłeś blisko. Byłem blisko, mimo że byłem lead designerem tego projektu, mhm. czyli znów miałem pod sobą właściwie praktycznie cały projekt. No tak, ale mniejsza firma pewnie i tak, ale inaczej to było, ale to było inaczej. Więc i też jakby robiłem te rzeczy w edytorze, więc to było na pewno spoko. I więc dotarło to do mnie tak naprawdę niedawno. Mhm. Gdzieś może w 2018 roku. Okej, to rzeczywiście. No, dotarło do mnie, że ja prawdopodobnie przeszedłem przez takie normalne, klasyczne wypalenie zawodowe. Mhm. Tylko nikt mi tego nie powiedział. Nie chodziłem mhm. do psychologa ani mhm. tak dalej. Sam sobie z tym jakoś starałem się tu radzić. W ogóle wychodzi bardzo często w naszych rozmowach, jak zapraszam tutaj przedsiębiorców, że spora część z nich też właśnie przechodziła mhm. wypalenie, i niektórzy mówią nawet, że jeżeli chodzi o przedsiębiorcę, to praktycznie 100% przedsiębiorców powinno chodzić regularnie do psychologa, bo mhm. to jest tak obciążające, że... Ja mam moje drewno teraz. O, no, tak, taka osobna zajawka też tak, potrafi tak, być terapią. To jest 100% to jest się zgadzam. Na pewno mi to pomaga. Mega, to jest mega dobre. No. Tak, na pewno. Tylko odskocznie. Ale właśnie, no wiesz, miałem, teraz to wiem, bo to był jakby klasyczny ból istnienia, jak musiałem iść do pracy rano mhm. i też zauważałem, że wiesz, mieliśmy przejść wtedy projekcie, można było zaczynać pracę między 8 a 10, zawsze byłem po 10, mhm. zawsze wychodziłem punkt 17, mhm. mimo że powinienem być do 18, to był już taki klasyczny... Okej. Okay. I no, to czujesz, to definiujesz jako główne symptomy, jeżeli ktoś to tak, zauważa, tak, to definiuje... to jest czerwone światło. I, no tak? I takie coś, że jakby nic nie ma sensu, tak? W sensie, że mm-hmm. no robisz to, bo ci płacą, starasz się naprawdę dać z siebie wszystko, ale wszystko jest bólem. Jak masz mm-hmm. i masz mieć kolejne spotkanie a propos czegoś tam, to nie idziesz tam z zajawką dyskutować o game designie, tylko siedzisz po prostu już wiesz, no mm-hmm. okej. Okay. Kolejne, dobra, tak. muszę odbębnić. Tak. Nie? To jeszcze okay. do 17 mam jeszcze 6,5 godziny na przykład. Okej. Okay. To jest, myślę, że to jest taki symptom, który mm-hmm. to już jest ważne. To już pewnie jest jakiś alarm czerwony, mm-hmm. nie? Tylko to też wtedy nam, to jeszcze były czasy, w którym nie było takiej wiedzy, nie? Nie było takiej wiedzy, mm-hmm. no. no. Też, wiesz, ja na pewno miałem kilku kumpli, którzy mieli depresję. Mhm. Kilku miało ją zdiagnozowaną, tak? Ale myślę, że część nie miało. Mhm. Bo to dzisiaj się o tym rozmawia. Dzisiaj to nie jest powód do żadnego wstydu, tak? Tak, tak, tak. Dzisiaj każdy zna kogoś, kto ma depresję, tak. albo miał depresję, mhm. miał jakieś epizody. Ja myślę, że nie, u mnie to nie było coś takiego, mimo że ja miałem przejścia prywatne dosyć konkretne, takie tam zdrowotne i tak dalej. Ale nie, wydaje mi się, że mnie to nigdy nie spotkało mnie to nieszczęście mm-hmm, akurat mm-hmm. zdrowotne. Spoko. Maciej, przedsiębiorczość, bo o tym temacie chcę porozmawiać. To jest nietypowy temat prawdopodobnie w naszej dyskusji, bo ogólnie ja przeważnie zapraszam tutaj takich mega rasowych przedsiębiorców, mm-hmm. którzy zakładają firmy z myślą właśnie taką, że mają zajawę
zakładać firmy, zatrudniać ludzi. Mało tego, większość przedsiębiorców takich skutecznych postrzega biznes jak grę. Ja wiem, że to jest jakby ich... Takie naturalne grają, środowisko, oni grają w firmę. W tajkuna tak, grają, dokładnie. Dokładnie. Tak, no. Ja wiem, no ja to cenię i szanuję, ale to zupełnie nie jest... To nie jest twoja bajka, nie. No. Okej. Okay. Właśnie dlatego o tym chcę porozmawiać, bo to jest kwestia, no pytanie, czy to jest tak, że po prostu nie miałeś wyjścia i trochę musieliście zatrudnić tych ludzi i musieliście powiększyć zespół, no bo po prostu, no, żeby stworzyć grę, potrzeba ludzi, tak? I teraz pytanie, czy jak ty widzisz siebie dalej w tym? Co, ta firma będzie rosła i ty zawsze będziesz uczestniczył w procesie tworzenia gier? Jak to widzisz? No bo jak to połączyć? Mam nie? kilka pomysłów na siebie. To znaczy tak, pierwszą rzeczą, jaką zauważyłem przy zatrudnianiu przynajmniej programistów, jest to, że to są ludzie autonomiczni. Ja to chyba robię podświadomie jakoś tam, ale to jest tak, że z każdą z tych osób, z którą pracuję teraz, szczególnie, znaczy, i z ludźmi, szczególnie z ludźmi z Polski, bo oni byli pierwsi, ale nie tylko, też z innymi programistami, to działa na takiej zasadzie, że ja to określam mianem fire and forget. I to jest tak, że ja jestem w stanie powiedzieć każdej z tych osób, że hej, musimy zrobić to i to, nie? Jakiś feature w grze. I dyskutujemy o tym, albo nawet nie czasami. To nawet nie są, to są spotkania na Slacku, w sensie piszemy sobie. Mamy czasami, rzadko, ale czasami mamy razem lunch w Warszawie. Tak po prostu, że się spotykamy i sobie gadamy. Wtedy nie gadamy nawet o pracy, tylko gadamy sobie tak, żeby po prostu podtrzymać ten kontakt. Czasami mamy spotkania jakieś tam na Mitsach też, ale wystarczy nam ten Slack do tego. I to jest jakieś opisanie czegoś, co chcemy zrobić, czasami w dwóch zdaniach, i ja jestem pewien, że ta osoba to rozkminie i zrobi sama. Okej, okay. Czyli tak naprawdę w tym waszym studiu są trochę kopie ciebie, bo ja ciebie tak postrzegam, jako taką osobę. Jest taka szansa, no na przykład mamy, nie wiem, tak już nie chcę rzucać, bo bym musiał wszystkich zaraz wymienić, ale mamy Kamila, który też jest z nami od jakiegoś czasu. I to jest facet, który sam zrobił multiplayera. Praktycznie. Więc każda z tych osób to jest jakiegoś rodzaju mega mózg. Oni może nie ma, to może nie są osoby, które mają wiedzę, nie wiem, w każdym zakresie, bo to się ja też nie jestem taką osobą, nie? Ale to są na pewno osoby, które mają szeroką wiedzę. I na przykład wiedzą, że żeby zrobić jakiś feature, to potrzeba jest animacji, czegoś tam i są w stanie sobie to zorganizować, albo, nie wiem, spytać mnie, żebym ja coś załatwił. I to jest tak, że to, co ja super cenię, znaczy bardzo cenię tą autonomię, bo to jest tak, że ja nie muszę zupełnie sprawdzać ich pracy, czy sprawdzać, nie wiem, ej, a nie jesteś zablokowany, a może coś tam. Jak ta osoba będzie zablokowana, to będę pierwszą osobą, która się o tym dowie, albo lepiej jeszcze, dowie się o tym pierwsza ta osoba, która ją blokuje. Więc pod tym względem to działa, to jest taka organizacja bez organizacji, nie? To jest mega super, no bo to jest trochę mokry sen każdego przedsiębiorcy, żeby to pewnie działa w mojej skali, takiej, jak którą teraz mamy. Podejrzewam, że czy w ogóle nie mamy za bardzo takich planów też. To, przynajmniej tak jak na razie gadałem z Nathanem, to nie mam jakichś planów, żeby mieć 200 osób czy coś tam. Tylko właśnie chyba chcielibyśmy pozostać mniej więcej w okolicach tych 20-30. Pytanie, czy to będzie się dało zrobić, nie? Żeby zaspokoić też swoje... Nie wiem, zobaczymy, nie? Ale ja oczywiście myślę o tym, że co jeśli będziemy mieli tych... no nie wiem, 10, małe, duże 10, małe 100, czy coś takiego osób wkrótce. I co ze mną? To wtedy wydaje mi się, że nie wiem, czy dalej będę w stanie być CTO i być po prostu
patrzeć na to wszystko cały czas z góry, bo być może zacznie mnie to spalać, ale na pewno to co będzie takim moim konikiem, to będą prototypy nowych gier. Okej. Okay. Bo to jest coś, co mnie jara najbardziej. Czyli mógłbyś, czyli moglibyście sobie wtedy zatrudnić C-leveli od innych rzeczy, tak. A ty na przykład byś pracował w R&D. Znaczy myślę, że nie musimy ich zatrudniać, myślę, że my już ich mamy. Mm-hmm. Te osoby, które... Czyli to będą ludzie naturalnie z zespołu, naturalnie, którzy wyewoluują. Tak. To są, czy mamy na pewno naturalnych kandydatów na to już teraz. Super. 100%. Super, no więc, mega plan. Więc może to będzie wyglądać tak, że na przykład robimy kilka projektów i jakby wiesz, ty jesteś odpowiedzialny, znaczy ty jesteś CTO w tym, jakoś tak. Też chcemy, żeby ci ludzie, ci korowi ludzie, z którymi naprawdę wiemy, że chcemy pracować, tak, zdecydowana większość, czyli nie wszyscy, no to chcemy, żeby oni po prostu się czuli dobrze u nas. To też jest, znaczy nie wiem, myślę, że mogą potwierdzić, chłopaki mogą potwierdzić, ja się ich pytam no pewnie raz w tygodniu albo przynajmniej raz w miesiącu, czy jest wszystko jest okej. Okay. Mhm. Czyli pilnujesz mentalnie, no to jest trochę praca nad kulturą, tak? Tak, czy ja po prostu ja nie chcę, żeby ludzie się czuli, że oni coś muszą, nie wiem, robią coś wbrew sobie albo się nie rozwijają albo coś takiego. Jeżeli chcą, to się może nie udać, tak? Ja nie jestem idealny na 100%, też tego nie, może też tego do końca nie potrafię, ale zależy mi na tym bardzo, żeby oni mogli, na przykład mogli robić grę, którą chcą robić, nie? Kurczę, mega zajebiste to jest to, teraz... co mówisz, bo te wszystkie cechy, które ty wymieniasz, no to one są w przedsiębiorcach i ci, którzy z sukcesem prowadzą firmy, wymieniają je, a u ciebie to wynika trochę z takiego po prostu mentalności twojej. To wynika z mojego, tak, że ja nie potrafię. No, tak. Ja też nie umiem być takim, nie umiem być takim gościem, który, wiesz, walnie pięścią w stół i tak dalej, zawsze staram się na miękko, to nie zawsze wychodzi, nie? Wydaje mi się, tak jak z mojej perspektywy, tak jak to wygląda, ja też absolutnie nie jestem alfą i omegą, ale obserwuję sporo przedsiębiorców i wydaje mi się, że możesz mieć obraz przedsiębiorcy trochę przekłamany, bo może właśnie przedsiębiorcy są trochę tacy jak ty. A, może tak. To są właśnie spoko ludzie, którzy chcą dobrych rzeczy dla ludzi. To nie są typowi kapitaliści, żeby wycisnąć z każdego jak gąbkę, tylko właśnie mam wrażenie, że dzisiaj jest trochę takie już nastawienie, dobra, zróbmy fajną firmę, gdzie ludziom zależy, gdzie mamy wspólny cel, właśnie w ten sposób budujmy kulturę i coraz więcej badań o tym mówi, że to rzeczywiście się tak robi, że robi się w ogóle nie tylko misję firmy, ale i misję zespołu, i misję każdego człowieka osobno, tak żeby oni czuli się właśnie w tym miejscu zintegrowani, więc wydaje mi się, że to, że ty mówisz, że nie jesteś przedsiębiorcą, to wydaje mi się, że może wcale tak nie jest. To może tak być, nie? Znaczy teraz jako taki przykład akurat, który zaraz będziemy robić, bo chcemy... Teraz będziemy mieć offsite wkrótce, akurat mamy dwa w roku, tam jeden w Europie, drugi w Stanach, teraz akurat jestem w Stanach i chcemy poświęcić tam 2 czy 3 dni na to, żeby podzielić się na małe zespoły i żeby zrobić sobie game jamy, czyli to jest jakby taki, masz 2 dni czy tam 3 dni na to, żeby zrobić jakąś małą gierkę, mały prototyp. To jest coś jak hackathon, tak? Taki hackathon, tylko to się nazywa game jam w moim środowisku. Rozumiem. I zwykle one są na jakiś zadany temat, ale my nawet nie będziemy rzucać tematu. Każdy może rzucić sobie pomysł. Więc to jest też tak, że też będzie jakaś taka okazja, że jak nie wiem, ktoś chce robić jakąś grę, nie wiem, grę o zombie, rzucam. No to proszę, spróbujmy, nie? I spróbujmy zrobić tylko, jakby chcemy, żeby tam był jakiś hook. Żeby tam było znowu coś, co my będziemy w stanie potem rozkręcić i rozwinąć do pełnego projektu. Niedużego. Okej, czyli tak na dobrą sprawę szukasz trochę oddolnie też pomysłów? Tak, no bo to jest najlepszy, spoko. Najlepszy model. Ja już dużo miałem pomysłów na gry, nie? I też się jakby trochę, wydaje mi się, że ja już się zrealizowałem designersko. Poza tym mam ten swój pomysł, który sobie chcę sam kiedyś sobie zrobić i on jakby kreatywnie mnie już tam zadowala. Ale mi tylko zależy na tym teraz, żeby spróbować zrobić jakąś grę, która ma coś, albo to może być mechanika, to może być coś z grafiką fajnego, to może być po prostu coś w miarę unikalnego. My się też nie silimy na jakąś,
wiesz, na jakąś, nie wiem, turbo unikalność, tak jak też słyszę, że no nie wiem, czasem też jest tak, że są jakieś spotkania designerskie w jakichś firmach i tak dalej, to każdy ciśnie, żeby wymyślić taki pomysł, którego jeszcze nie było. To nie zawsze jest dobre. Ja akurat jestem zwolennikiem małej innowacyjności, a nie takiej dużej innowacyjności, bo ona jest bezpieczna. To mówi, że mam awersję do ryzyka i pewnie to jest jakąś prawdą. Czyli ja lubię wziąć jakiś pomysł i go trochę przerobić, czy jakąś mechanikę i coś tam dodać, niż starać się na przykład, nie wiem, wymyślić teraz, że zrobimy, nie wiem, grę, która będzie miała zupełnie inny kontroler albo coś tam, bo to jest oczywiście super, jak zażre, ale ryzyko jest spore, że nie zażre, nie? Bo ludzie super, lubią... właśnie też chciałem przejść do tego tematu, o tym, jak robi się dobre gry, bo jak projektowaliście Wiedźmina pierwszego, tak? To powiedziałeś w jednym wywiadzie, że projektowaliście go, bo taki przykaz był z góry, żeby on był prosty, dostępny dla wszystkich, jeżeli chodzi o rozgrywkę. Tak. I tym się kierowaliście. I teraz pytanie. Powiedziałeś o tym, że szukacie też czegoś, jakiegoś wyróżnika w grze. Jakbyś miał powiedzieć taki twój przepis na taką grę, która rzeczywiście zażre. Jakie ona musi mieć cechy? No to... Bo wiem, że setki godzin na tym spędziłeś, na myśleniu na tym. Tak strzelam. To go nie ma. Tego przepisu. Okay. To jest moja odpowiedź. Ale jak to działa? To działa tak, że po pierwsze i najważniejsze, to trzeba wiedzieć, że nie robi się gry dla siebie. I jak najwcześniej trzeba zacząć ją testować. I najlepiej nie na znajomych, bo oni ci zawsze powiedzą, że jest super. Może nie być super, no nie? I to też u nas organicznie wyszło trochę z tą grą, którą teraz robimy, bo my ją wcześniej wypuściliśmy i to był i wcześniej zaczęliśmy dostawać feedback. Mamy całe community na Discordzie, ludzie tam nas jadą za różne rzeczy. Super. I... W sensie no są darmowymi testerami tak naprawdę. Nie? Tak, tak, ale to jest więcej niż tester, bo to jest osoba, która jest zaangażowana w twoją grę i jej na tej grze autentycznie zależy. To nie jest osoba, której zapłaciłeś, żeby ci wypisała listę błędów i poszła sobie do domu. Chociaż ja, żeby nie było, ja szanuję pracę testerów. Testerzy są też bardzo potrzebni, szczególnie te techniczni, którzy ci wyłapią rzeczy, które możesz poprawić. Ale w tym przypadku to są ludzie, którzy oni już są pasjonatami tej gry. Jak my wypuszczamy coś, co im się nie spodoba, to dostajemy taki łomot na tym Discordzie, że musimy reagować od razu, nie? Na to, bo to też są dzieciaki, więc to jest też tam jakby chyba średnia, to jest pewnie ze 13-14 lat, podejrzewam. Nie mam jakichś danych twardych, ale są 16-latkowie, są 20-latkowie, różnie. Ale też jest sporo ludzi, którzy... Ciężko od takich ludzi, tak sobie wyobrażam, zebrać konstruktywny feedback. Nie chyba zawsze. My mamy, to też jest tak, że mamy wyselekcjonowaną grupę taką do 30 osób, którzy mają tam specjalny status, mają jakby zamknięte to forum jeszcze i ich bardziej słuchamy. Nie? I to są ludzie, którzy mają wbite też dużo godzin już w naszą gierkę. I takie elitarne środowisko, które wiecie, że to są naprawdę dobrzy early adoptersi, którzy powiedzą, to... Tak, co prawda to nas zgubiło ze dwa razy już też, bo też wpadliśmy... W ogóle to jest coś, czego się strasznie trudno nauczyć i człowiek ciągle to wpada, bo w Wiedźminie też to wpadliśmy w drugim szczególnie. Jeżeli testujesz z tą samą grupą ludzi cały czas, to się zamykasz na nowych ludzi. I my mieliśmy tak, że poliszowaliśmy tą grę i robiliśmy tam na przykład mieliśmy taki feedback, że za łatwo jest robić wsady. Trzeba tam coś utrudnić, zaczęliśmy to utrudniać i tak dalej. Ale za łatwo dla tych, którzy już 200 godzin zaczęli grać. Dokładnie tak. I potem, czy wiesz, w pewnym momencie się orientujesz na szczęście. No że i, jesteś ale, w hermetycznym środowisku. Tak, ale musisz też dalej ich zadowalać, bo to są ci twoi najgłośniejsi. Okay, wiesz, to są ci twoi ewangeliści, którzy głoszą prawdę o twojej grze i którzy są w stanie, no wiesz, po prostu sprowadzić ci nowych ludzi, swoich przyjaciół i tak dalej, więc oni muszą być zadowoleni, ale musisz też myśleć o tych, którzy dopiero zaczynają. No tak, zawsze jest taki moment, gdzie musisz trochę zmienić produkt, żeby trafić do mas i tamtych wtedy tracisz tak naprawdę często. No my się tak, staramy, nie zawsze. Tak, tak, no my się staramy po prostu mieć
różne tryby gry tego single playera właśnie dla ludzi, którzy nie chcą grać kompetytywnie, w sensie nie chcą grać, wiesz, w rankingowych meczach online, gdzie po prostu jest rywalizacja taka bardzo, bardzo, bardzo twarda, tylko chcą sobie pograć na przykład z przyjaciółmi, no to mamy dla nich jakieś prywatne pokoje, albo chcą sobie pograć po prostu w singla z nikim, to mamy też dla nich takie rzeczy, różne oczywiście opcje trudności, ustawienia pomocy w rzutach piłki i tak dalej. To jest cały wachlarz takich rzeczy. Czyli trochę podchodzisz do robienia gier jak do startupów, tak? Jak najszybciej pokaż ludziom, zbierz feedback. Tak mi się wydaje, że iteruj. Że to jest w ogóle... To też jest, to może już trochę wynika z jakiegoś doświadczenia, ale ja nie jestem bardzo dużym fanem projektowania na papierze. Teraz już tak szybko można robić prototypy, że nie ma to dużego sensu. Czy dokumentacja, tak, musisz to potem jakoś tam sobie udokumentować, żeby o tym nie zapomnieć, nie? Więc jakieś listy, jakieś rzeczy w Excelu i tak dalej, jak najbardziej tak, ale czy jakaś dokumentacja, jak to działa, ale nie ma sensu pisać za bardzo projektów na papierze, chyba że to jest taka, my trochę mamy taką dynamikę, że jakby Nathan, czy tam też kilka osób spisuje jakieś pomysły na coś, co chcielibyśmy zrobić, no to wtedy to jest oczywiście jak najbardziej okej, okay, no bo... Taki backlog, mamy tam jakieś referencje, mamy tam jakieś tego typu rzeczy, czy jakiś opis funkcjonalności jakichś, nie wiem, ekranów, UI i tak dalej. To jest potrzebne o tyle, że my się nie jesteśmy w stanie za bardzo spotkać i rzeczy przegadać, zacząć to robić, no nie? Czyli my musimy mieć jakieś rzeczy na papierze z tego względu, że inaczej tracilibyśmy czas, bo musielibyśmy czekać na godzinę, gdzie wszyscy mogą się spotkać. Bo wy praktycznie pracujecie w pełni asynchronicznie, tak? Tak. Mamy spotkania raz dziennie, to jest nasz koniec dnia, ich początek dnia, bo to jest 9 godzin różnicy. To są takie typowe stand-upy, gdzie każdy mówi, nad czym pracuje, czy nie ma jakiegoś blokera i tak dalej, i tak dalej. Po prostu, żeby widzieć swoje twarze. A poza tym mamy oczywiście jakieś spotkania, no takie konkretne, przegadujące jakieś konkretne zagadnienia, nad którymi pracujemy, takie, które wymagają synchronizacji. Ale zdecydowana większość to asynchronizacja. I to wygląda tak, że załóżmy, macie takie daily i później każdy zamyka się w swojej bańce i po prostu nawala tak. I potem znowu daily. I później znowu. Slack też żyje, nie? Cały czas piszemy do siebie na Slack. Okay. Znaczy, to jest też właśnie śmieszne, zauważyłem, że na przykład graficy preferują spotkania twarzą w twarz i obgadywanie rzeczy, a programiści preferują pisanie na Slacku. Okej, okay, no... Więc to też są jakieś... Dobra, są właśnie. Jakieś ciekawe... Miałem też zapytać o taki i stereotypowy wzorzec właśnie takich programistów gier, no bo wyobrażam sobie, że programista, który tworzy silniki do gier, no to jest już taki hardkorowy level, tak, programisty. I jest taki stereotyp, że to jest gość, znaczy, który siedzi z Red Bullami i po prostu jest odcięty od świata. To ja mam inny stereotyp, znaczy inny obraz programisty, bo ludzi, których ja spotkałem, to dla mnie programiści to byli zawsze turbo kreatywni ludzie też. Oczywiście ściśli, tak? Mocno ściśli, ale turbo kreatywni. Podam przykład osób od nas. Jeden programista robi sobie też modele w ZBrushu. Po prostu. Czyli jest właściwie, pewnie mógłby być grafikiem też. Drugi jest fotografem. Ale zakładam, że ta grafika dla niego nie mogłaby być pracą, tylko jest właśnie taką odskocznią. Nie wiem, że coś, podejrzewam, hobby. Że gdybym go poprosił o to, żeby zrobił nam model do gry, to by go zrobił. Okej. Okay. No nie. Drugi gość jest fotografem i robi super, super naprawdę zdjęcia, plus też ma zajawkę na grafikę i tak dalej, i tak dalej. I w ogóle wszystkie takie, to są takie osoby, które mają takie zajawki właśnie wokół gier też, nie, krążące. Ale właśnie też z grafiką czy z muzyką, nie? Więc to jest, to też jest dla mnie ciekawe. Też pamiętam, że z tego projektu duża część tych ludzi, właśnie tych programistów miała coś jeszcze, nie? Na przykład pamiętam, kurczę,
nie wiem, czy to dalej jest, tak dalej jest, ale Michał Iwański, który był programistą renderingu. Mhm. W ogóle, tak jak mówiłem, wszyscy tam to były naprawdę to byli goście top. Miał zajawkę na gotowanie. Mhm. Przez pewien czas. Pamiętam, że mieszkał kiedyś w, no bo pracował w Naughty Dogu, mieszkał w Los Angeles przez jakiś czas i my tam przyjechaliśmy, chyba to było jakieś E3 czy coś, i odwiedziliśmy go prywatnie, tak po prostu w kilku tam kompli, żeby się spotkać po latach, no i zaserwował nam jakieś tam steki, sous vide, czy tam coś takiego. Okay. To było oczywiście turbo dobre. Jakiś tam oczywiście argentyńska wołowina i tak dalej. Więc po prostu wydaje mi się, że to są ludzie, którzy mają jeszcze jakieś zjawki i są też w tym kreatywni. I co ważne, na tym poziomie, oni jak wchodzą w jakąś zajawkę, to chcą być top w niej też. Mhm. Czyli wiesz, łatwo jakby masz wkręcają się. Tak, znaczy masz zajawkę na gotowanie, ale nie wystarczą ci jajka sadzone i ziemniaki, tylko wiesz, andaluzyński pieprz i tak dalej, nie? Wpadają w takie manie. Nie wiem, czy to są manie, ale może trochę tak, no. W sensie, że może to jest taka... To znaczy, wiesz, to ja nie mówię, że mania to jest, wiesz, kojarzy się pejoratywnie, ale ja tak nie twierdzę, tak, nie? Tak. Czy może to jest jakaś cecha charakteru rzeczywiście, bo tak jak nawet, znaczy obserwuję to trochę u siebie, nie? Tak jak mam to drewno, no to najpierw to się zaczęło, wiesz, tam, żeby zrobić, nie wiem, skrzynkę na kwiaty, potem... Obsesja, o tego słowa szukałem. To też się kojarzy operatywnie, ale tak, wiesz, potem to jakaś pergola na tarasie, nie, jakiś tam stolik, który już jest, wiesz, dębu i coś tam, i powoli zaczynam patrzeć w kierunku pracy tylko z ręcznymi narzędziami i tak dalej, nie? Dłuta i tak dalej. Dłuta i wiesz, heble i piłka. No i zakładam, że też jesteś mega dokształcony, jeżeli chodzi o drewno. No tak. Już jakieś oleje i tak dalej. Nie wiem, czy jestem super dokształcony, ale na pewno się staram być. To mi sprawia jakąś tam radochę, więc może to jest jakiś taki, jakbym miał wspólny mianownik tutaj jakiś postarać się postawić, to wydaje mi się, że to są ludzie, których jara uczenie się nowych rzeczy. Po prostu. Bang. Bo też... Myślę, że jesteśmy tu. Nie, bo naprawdę, tak jak patrzę też po naszych programistach, no to wiesz, facet, który robi zdjęcia, pisze do mnie, no widać, że to jest jego zajawka i pisze do mnie, wiesz, to ja sobie wezmę urlop, bo robię w domu ciemnie. Bo teraz, wiesz, robię zdjęcia, ale chcę je wywoływać sam, nie? I to jest jakby taki... Wydaje mi się, że w ogóle ta... wydaje mi się, że to jest właśnie taki clue, co powiedziałeś, jeżeli chodzi o tą... Kurde, mega jestem zadowolony, że to powiedziałeś. Tak sobie myślę o sobie, bo ja też trochę do takich wniosków dochodzę, że ta taka chęć uczenia się nowych rzeczy, przekraczania granic i tak dalej, ciągłego rozwoju, to jest chyba... po prostu chyba clue. Chyba tak, to też, że to brzmi jakoś trochę górnolotnie, nie? No, ale... Nie wiem, czy to brzmi górnolotnie. Są firmy, które wiem, że budują na tym w ogóle całą swoją kulturę organizacji. Dokładnie na tej cesze, tak? I robią to świetnie, tak? I no ludzie tak, rzeczywiście ja po prostu widzę, wiesz, czasem jestem zmęczony robieniem gier. I to też jest tak, że na przykład przychodzi weekend i ja nie pracuję przez ten weekend. I w poniedziałek chciałbym zrobić, wiesz, nie wiem, coś nowego w tej... Mam taką energię od razu, która... jakby chciałbym zrobić coś nowego, czego jeszcze nie zrobiłem. W tej grze. Czasami, nie? Więc to jest chyba taki... Czuję to, nie? Ja nawet sobie zanotowałem a propos właśnie takich stereotypów programistów, trochę u siebie widzę. Nawet bym powiedział, że... Nawet możliwe, że jakieś takie lekkie spektrum autyzmu, nie? Bo to jest coś takiego, tak, nie? Zagłębiania się takiego totalnie, jest, odcinania jest się. Jest taka szansa. Na pewno jest takie totalne skupienie i nie wiem, no nie diagnozowałem się nigdy, ale... I to jest, i tak jak mówię, ja nie czuję, że to jest pejoratywne, nie? Bo rzeczywiście to może się źle kojarzyć, ale kurczę, super... wiesz, takie skupienie na maksa, moim zdaniem to jest pozytywna cecha i ludzie powinni tego szukać. Dzieciaki dzisiaj tego, zobacz, że nie mają. Nie? Ja długo
siedziałem i skupiałem się na tym, żeby u swoich dzieciaków wyrobić to skupienie, nie? Żeby właśnie nie były takie rozproszone, bo wydaje mi się, że to jest mega ważne. Nie? Dużo bodźców, tak. No, na pewno. Super. Powiedz mi, Maciej, skąd ty się uczysz? Skąd czerpiesz wzorce? Czy to jest tak, że to zawsze wychodzi z praktyki? Czy, nie wiem, konsumujesz jakieś konkretne treści? Czy masz jakichś mentorów, mastermindy? Skąd to czerpiesz, nie? Wydaje mi się, że to jest najczęściej praktyka. Mhm. I to jest tak, że jeżeli czegoś nie jestem w stanie zrobić jeszcze, to najpierw pewnie sięgam do jakiegoś takiego typowego źródła typu YouTube, żeby tylko zobaczyć, z czym to się je. I mam już taki filtr na bullshit, wydaje mi się, że widzę, nie wiem, mało oglądam pierwsze 30 sekund jakiegoś filmiku albo coś sobie tam przewijam i już widzę, czy to jest okej, czy nie. I czasem też mam jakieś kursy typu tam Udemy, jakiś Skillshare i tak dalej, ale to już bardzo, bardzo sobie wybieram. Niszowe. Znaczy na pewno to jest też ktoś, który już coś ma na YouTubie raczej. Czyli po ludziach szukasz i dopiero znajdujesz ich kursy, nieodwrotnie. Nieodwrotnie. Okej, dobra. Że raczej staram się, jeżeli gość już był w stanie mi przekazać jakąś wiedzę na YouTubie za fliko, to czasem mu zapłacę, no tak. Okej. Bo też zauważyłem, też takie, jakby kiedyś sporo jeździłem na jakieś Game Developers Conference. Kiedyś był w Kolonii, są też w Stanach, też miałem tam parę wykładów. I zauważyłem jedną rzecz, o której też właśnie mówię u nas w firmie często, że jak tam pojedziecie, to powinniście chodzić tylko na wykłady małych, niezależnych studiów, bo wszystkie duże studia to już jest tylko marketing ich gier, tak, albo ich studiów. Że jakby jedyne, co oni tak naprawdę chcą uzyskać takim wykładem, to sprzedać grę. Grę to pewnie nie, bo to jest, znaczy trochę pewnie tak, to jest jakby skierowane do dziennikarzy bardziej, albo po prostu zatrudniają ludzi, nie? Więc chcą wam pokazać, jakim są super studiem, jakie super robią gry, żeby w ten sposób pozyskać studentów, jakichś młodych itd. itd. To, mega zajebista rada. To się zmieniło, no nie? Można się domyślać, że te małe studia, oni się bardziej starają w ogóle. Tak, oni przede wszystkim mówią ci prawdę, bo im nie mają żadnych NDA i tak dalej, bo na przykład wychodzi, nie wiem, szef takiego studia, nie? Bo robi go tą gierkę tylko z kumplem albo z dwoma. I od nich jesteś w stanie się czegoś dowiedzieć, jak się te gry robi, naprawdę. A duże firmy mają, no wiesz, oni, nawet jeżeli wychodzi tam jakiś designer czy ktoś tam, to po pierwsze najczęściej nie jest to osoba z okopów, tylko jest to właśnie jakiś tam lead, coś tam. Project managerów. Jest szansa, a po drugie to on ma obostrzenia, co może powiedzieć, czego nie może powiedzieć i tak dalej. Tak po prostu to jest, bo tak jak my jeszcze staraliśmy się mówić prawdę, czy z Markiem Ziemakiem, czy jak sam tam coś tam wykładałem, ale to były zawsze takie rzeczy też, które mogliśmy powiedzieć, nie? Okej, czyli były te miejsca, w których musieliście się pilnować. No po prostu raczej musieliśmy sobie wybrać temat, o którym możemy bezpiecznie mówić, o tak. Takiego toka, nie? Bo dużo rzeczy jest jakichś tam tajnych, nie? Jakichś procesów, know-how i tak dalej, i tak dalej. Po prostu nie możesz o tym mówić. I pamiętam jeszcze tam przed 2008 rokiem, czy około 2008 roku, to jeszcze te wszystkie wykłady były takie w miarę właśnie sensowne i coś dające, a potem byłem na kilku, które nic mi nie dały, nie? Okay. I to było takie... Siedzisz, what the fuck? Tak, na ostatnim GDC, na którym byłem właśnie w tym 2018 roku, to nie poszedłem właściwie na żaden wykład, byłem tam towarzysko. No, chociaż z drugiej strony ty też robiłeś tam wykłady, więc jakby nie wiem, czy i w ogóle masz całkiem niezłą wiedzę, siedzisz w tych nowinkach i tak dalej, więc nie wiem, czy coś mogłoby cię zaskoczyć tam. Zawsze czegoś się da nauczyć, nie? Na pewno nowego, ale jakby zauważyłem ten podział, że te mniejsze że to studia... Się już, że oni są lepsi. Te mniejsze studia coś ci mówią i nie wiem, powiedzą o swoich błędach na przykład, których ty możesz potem uniknąć. Okay. Duże studia, nawet jeżeli mają jakieś postmortem i coś tam, to są bardzo bezpieczne i wyłagodzone.
Kurczę, zajebista rada. Nie myślałem o tym, ale rzeczywiście wydaje się intuicyjnie, że to jest super prawdziwe. Dobra, Maciej, kasa. Ile zarabia twórca gier w zależności od stanowiska, czy da się na tym zarobić? Bo ty jesteś przykładem, że da się na tym zarobić. Mhm. Pytanie, jak to jest rzeczywiście? Czy to jest tak, że jest jeden Lewandowski i tysiące ludzi, którzy zarabiają jakieś naprawdę grosze i ciężko się wybić? Jak to jest? Jeśli chodzi o Polskę, to jest takie coroczne podsumowanie zarobków w game devie. Można je znaleźć. Okay. I tam są najbardziej miarodajne. Kto wydaje? Wydaje to Artur Gęszyniec, który jest moim kolegą. I on to jest super inicjatywa. Bo a skąd on ma dane? Od ludzi? Od ludzi. On robi po prostu na fejsie. On dużo osób zna. To też jest w ogóle mega mózg. Mega facet też był szefem Story właśnie w Wiedźminie pierwszym. Jest super. I przez te swoje znajomości po prostu zbiera oddolnie tą wiedzę z wykształcenia, też statystykiem, więc... Okej, okay, więc wie, jak to zrobić dobrze. Potrafi to zrobić, znam metodologię i tak dalej, i tak dalej. I publikuje co roku te... Dobra, to są duże liczby? Nie widziałem takiego raportu, ale na bank się zapoznam, bo brzmi to... Brzmi to są to różne liczby. Z tego to wynika, bo to zależy od miasta. W Warszawie zarabia się więcej, w dużych studiach zarabia się więcej, w mniejszych zarabia się mniej. Są to przyzwoite liczby zawsze, wydaje mi się. Aczkolwiek też musiałbym sprawdzić, jak to teraz wygląda. Wiem, że też że są dosyć duże różnice w zależności od stażu pracy. Czyli jak się jest juniorem, kurczę, nie chcę sypać z głowy tymi cyframi, ale wydaje mi się, że to jest pewnie jakieś tam koło 6. Jakoś tak, jak się jest juniorem i się zaczyna. Co i tak jest niezłą stawką. Ale dosyć szybko to rośnie. I potem wydaje mi się, że to są, że jeżeli jest się projektantem, to jest pewnie tak mniej więcej do 20, ale kurczę, czyli, nie wiem, tak naprawdę teraz. Czyli ta branża, więcej. Czyli ta branża gier potrafi nieźle wyżywić i to... No spokojnie, tak. Spoko, bardzo fajna wiadomość, jakby ktoś chciał. A jak to jest z drugiej perspektywy, w sensie właściciela studia? Czy to jest tak, że ty liczysz na to, że tym studiem zarobisz gigantyczną kasę? Czy... Ja szczerze mówiąc na nic nie liczę. No tak, ale jesteś z drugiej strony zachowawczym człowiekiem, który nie ma awersji do ryzyka, więc musisz mieć kasę ze swoich przedsięwzięć po to, żeby przeżyć. Pytanie, czy to jest tak, że to będzie, wierzysz w to, że to będzie stabilna kasa, czy będzie stabilna i plus może jakieś, wiesz, piki. No nie mówię, że będziecie CDP-em, tak? Tak. Bo nie chcecie, tak? Znaczy, to właśnie przez to, ja powiedziałem, że w to, że na nic nie liczę, to jest właśnie ta moja wersja do ryzyka, czyli ja zakładam najgorszy scenariusz. Okej. Okay. I przy założeniu najgorszego scenariusza. Tak będzie dobrze. Okej, dobra, właśnie to chciałem wiedzieć. Czyli wcale to nie jest tak, że to jest, że posiadanie własnego studia już na tym poziomie, w momencie, w którym masz rzeczywiście inwestorów i tak dalej, to jest jakieś duże ryzyko. Nie. Nie. Start oczywiście jest problemem, ale my mamy teraz budżet na pewno jeszcze kilka produkcji. A propos jeszcze CDP-u. Dlaczego? Wróciłeś tam, już mówiłeś, dlaczego wróciłeś, bo mam takie pytanie. Rzeczywiście, a wróciłeś dlatego, bo robiliście casualowe gry i w sumie coś trzeba było się zagłębić później, tak? Dobra, a później rozumiem, że płynnie przeszedłeś do Beatsów, tak? Tak. I jakbyś mógł razem z Markiem Ziemakiem. Okej, jakbyś mógł powiedzieć, jak się pracuje w takiej firmie mniejszym studiu versus właśnie Molochu, bo CDP już był Molochem, tak? Był już dosyć duży. Beatsy już też teraz nie są takie małe wcale. Oczywiście, to mega znane studio w tym momencie, tak? To po prostu było coś takiego, jakbyśmy wrócili do początku CDP-u. Okej. Czyli wszystko było bardziej bezpośrednie. Było się bliżej, nie wiem, ludzi, którzy są właścicielami tego studia, tak? Bo tak jak my zaczynaliśmy, to pamiętam jeszcze, że jedliśmy hamburgery z Adamem Kicińskim, Michałem Kicińskim, mieszkaliśmy w tym samym hotelu,
wiesz, piliśmy razem piwo i zresztą tak, jakby dalej mam, jakby mam w kontaktach Michała Kaczyńskiego. Okej, okay, czyli to był taki startupowy trochę klimat? W CDP-ie bardziej zorganizowany, wydaje mi się. No właśnie, ale to taki zorganizowany, ale w dalszym ciągu, z tego co mówisz, w sensie, taki nieoficjalny, casualowy. Tak, bardziej, tak, w ogóle gry są dosyć nieoficjalne, tak? Nie chodzisz tam w garniaku i nie kontaktujesz się za pośrednictwem maila, tylko raczej jest to wszystko bezpośrednie i tak było. Chyba dalej tak tam w miarę jest. Nie wiem, jak z CDP-em to już wiem, że jest to bardziej zorganizowane i bardziej ta struktura jest po prostu dużo, dużo większa. Już, ale... No tak, no oni z tego co, nie wiem ile teraz ludzi zatrudniają, no ale to jest gigantyczna firma, tak? Tak, no, no, jest mają tam na pewno stado studentów też, bo myślę, że juniorów tam zatrudniają bardzo dużo, w sensie chyba... Wydaje mi się, że raczej stawiają na doświadczone osoby już. Tak? Mają sporo ludzi z zagranicy, ale tak. Bo z taką kiedyś słyszałem obiegową opinię, że nie wiem, czy to Urban Legends, że oni rzeczywiście bardzo dużo też studentów zatrudnili. No zatrudnili kilku moich studentów na pewno, bo jak już byli absolwentami. A, ale no to już po studiach, tak, w sensie i to takich kierunkowych mocno. Okej, mówiłeś, że nie da się zrobić gry studentami właśnie. Weźmiesz worek studentów i jest zrobisz to, grę. Znaczy... Pewnie się da, tylko to zajmie dużo czasu, bo wiesz, to jest tak, że pewnych rzeczy się możesz nauczyć tylko w tych okopach. I jakby jesteś ciągle zaskakiwany, ja dalej też jestem zaskakiwany różnymi rzeczami. Im więcej masz tego bagażu w tym plecaku ze sobą, to już jakby no, masz więcej narzędzi, które możesz zastosować. Wiesz, jak wiesz, że coś nie wyjdzie, a wiesz, że coś powinieneś uciąć, wiesz, że coś powinieneś zrobić, że tu powinieneś zrobić animację, bo będzie szybciej, a tu powinieneś to zaprogramować, bo będzie szybciej, nie? A jak ktoś nie ma tego doświadczenia, no to jest po prostu trudniej. To tylko tyle. Okej. Okay. Powiedz mi, jak pracujesz, jak wygląda twój tryb pracy? Wy pracujecie asynchronicznie, tak jak mówiliśmy, w takich trochę bańkach, tak, można powiedzieć? Tak. I z tego, co ja pamiętam, jak byłem u ciebie w twojej jaskini. A właśnie, bo to też... Tak, no i to masz to całkiem nieźle obcykane. Jakbyś mógł coś powiedzieć o takiej twojej rutynie, nie? Jak pracujesz. To tak, no na początku pracuję z domu, nie mam żadnego biura. Pracuję z domu, mam wydzielone jedno pomieszczenie, które jest tylko i wyłącznie moim biurem. Nie śpisz tam. Nie śpię tam. Chyba, że zaśniesz na klawiaturze. Nie zasypiam. Jako, że miałem już problem ze kręgosłupem, od zawsze to mam taką leżankę. Właściwie to się chyba nazywa szezlong, mówiąc poprawnie. To jest taki fotel. Czyli pracujesz leżąc. Prawie leżąc, w półleżącej pozycji. Mam bezprzewodową klawiaturę na drewnianej podkładce, bo drewno. Sam zrobiłeś? Nie. To kupiłem bezprzewodową mysz. Pracuję na telewizorze, żeby nie męczyć wzroku, więc są duże literki. To ciekawe. No, tak. A ile cali? 50. I no, szybko się przyzwyczaję. Mam też drugi monitor tutaj na wysięgniku, ale chyba go zdemontuję, bo właściwie z niego nie korzystam. To jeśli chodzi o technikalia, no mam kompa po prostu dobrego. Nie topowego, bo to nie ma sensu. Dobrego w miarę kompa, na którym tam to wszystko robię. Wszędzie walają się okulary i tak dalej, czy te gogle, na które to robimy. Staram się mieć to uporządkowane, ale jest trochę trudno pomału. A właśnie, jak wy robicie tą grę, to ona jest na Questa 2 po prostu? Ona jest na Questa 2, czy na większość? Jest też na Steama niestety. Wpuściliśmy też na Steamie i wtedy już wpadasz w worek. Ma działać na wszystkich. Okej, dobra. No i więc to jest, mam... HTC Vive, dwie sztuki Indexa, jakieś rzeczy, których nawet nazw już nie pamiętam. I to jest tak, że pod każdy się jakoś debaguje to inaczej i tak dalej? Nie, znaczy, czy... jak działa na Steamie, to raczej zadziała, ale trzeba czasem odpalić i sprawdzić. Więc mamy tego dużo. Po prostu. A moja rutyna wygląda tak, że wstaję rano, jem śniadanie z moją rodziną. Czasem oglądam jakieś bajki, często oglądam jakieś bajki, w tym śniadaniu nie jest to bardzo dobre, ale tak to jest.
Potem moja żona wiezie jedną córkę do szkoły, ja wiozę drugą córkę do przedszkola, albo odwrotnie. I moja żona już wtedy jest w swojej pracy, jakby potem idzie do swojej pracy, ja wracam do pustego domu, robię sobie kawkę, sprawdzam, co tam się wydarzyło wczoraj na naszym Slacku i tak dalej, odpisuję na jakieś maile, potem dopiero siadam do kompa, żeby tego nie robić na komputerze, tylko robię to na telefonie, przy kawie najpierw. I jak siadam, to już mam... To się odcinasz. To już mam czysty umysł i zaczynam robić swoje rzeczy. Spoko. I tak praktycznie do końca, tak? Tak. Okej, okay, mega. Jest spora taka dyskusja dzisiaj, mam wrażenie, o tym, czy właśnie praca zdalna versus stacjonarna. I akurat w twoim przypadku zgaduję, że jesteś dużo bardziej wydajny zdalnie niż stacjonarnie, bo też nie robisz głupiej rzeczy, czyli nie tracisz czasu na dojazdy i tak dalej. Ale nie, przeważnie tak nie jest. To znaczy przeważnie. Nie chcę mówić tutaj, nie znam wszystkich liczb, tak? Bo jedne badania mówią, że ludzie są super wydajni zdalnie, drugie mówią wręcz odwrotnie. Firmy się kłócą dzisiaj o to. I pytanie, jakie jest twoje podejście do tego, jeżeli chodzi o innych ludzi? Wy nie macie wyjścia, tak? No bo wy jesteście globalną firmą. Czy mi się wydaje, że to zależy oczywiście indywidualnie od osoby. Czasem mi brakuje też takiego czegoś, żeby spotkać się z kilkoma osobami w pokoju i coś im pokazać. W zasadzie, hej, no spróbujmy coś tam. Nie? To szczególnie chodzi o osoby z innych działów, na przykład z animacjami albo z grafiką. To tego czasem brakuje, żeby móc po prostu się spotkać i coś obgadać. I trzeba to robić zdalnie i to zawsze jest mniej efektywne. Ale ja sam wolę pracować zdalnie. Bo też jest tak, że nie mam tych... Nie ma czegoś takiego, że ktoś podchodzi do mnie i mówi, ej, idziesz na kawę? I ci przeszkadza. Albo coś tam. Albo przychodzi i mam 20 pytań od kogoś, albo coś takiego. Tak. I to mnie nie rozprasza też, tak. Ja też to czuję, że akurat w pracy stacjonarnej, ja też czuję, że jestem zdalnie dużo bardziej wydajny, ale no mam coś takiego właśnie, że czasem brakuje kontaktu z ludźmi. I tak jak mówisz, to jest mniej wydajne w niektórych miejscach. Dla mnie tak, na pewno. Maciej, co jest przyszłością gier twoim zdaniem? Jak ogląda się na przykład jakieś filmy science fiction, to często są pokazane różne gry, tak? Przyszłości. I ja na przykład mniej wierzę w tą wizję na przykład z Player One, a bardziej w taką wizję z filmu Her, nie wiem czy oglądałeś, tam gość grał na konsoli, robił takie ruchy palcami i rozmawiał z takim strasznie wredną postacią, jakimś takim małym ludzikiem i wydaje mi się, że bardziej w tę stronę to pójdzie. Co ty myślisz? Bo widziałem też, jeszcze tylko dokończę, widziałem też taką zajawkę, że już twórcy robią to, że rozmawiasz sobie w barze z kimś i to rozmawiasz z AI-em, nie? No wydaje mi się, że na pewno AI się wlezie w te gry. Ja chyba jestem starej daty, ale ja bym nie chciał, bo to jest znowu coś takiego, gdzie że jakby trochę ta twórcza część z tych gier będzie uciekać, bo to jest tak, jeżeli masz tego AI-a, z którym gadasz, to no już nikt nie pisze tego dialogu, nie? Więc już nie masz tego... Kreacji. Nie masz tego twórcy, który napisze ten dialog w taki sposób, żeby wywołać w ciebie jakieś konkretne emocje. Oczywiście to AI też będzie wywoływać te emocje za jakiś czas, bo ona się będzie doskonalić. Ale wydaje mi się, że to jest takie odchodzenie trochę od tego, właśnie od tego, tej relacji twórca odbiorca, a bardziej przychodzi to trochę w takie relacje, w taką relację z samym medium, nie? Tego odbiorcy z samym medium. Czyli jakby, raczej stworzenie światu i wrzucenie człowieka, tak, jakby trochę otwierasz, doprowadzenie. Jakby ty tworzysz tego dżina, dajesz tego dżina temu graczowi, on otwiera tą butelkę i to już to się dzieje dalej, to jest już... I robi co chce. Robi co chce. Plus ja osobiście znów, wydaje mi się, że jestem starej daty, jak to się już teraz mówi, można już tak mówić. Ale ja bym nie chciał w czymś takim uczestniczyć, bo jak sobie to wyobrażam, tą interakcję, no to
Ja teraz gram jakiegoś RPG, nie, teraz sobie ogrywam Baldur's Gate, bo jest na topie. Mhm. I mam tam te wybory i tak dalej. I te wybory są skończone i mój mózg pracuje w taki sposób, że okej, muszę wybrać ten najlepszy albo ten, którym chcę osiągnąć jakiś cel. I to jest już gra sama w sobie. Ja czerpię przyjemność z próby rozkminienia tego czegoś. Okay. A teraz jeżeli tak będzie, że będę rozmawiał z tym AI-em o wszystkim, o czym tylko chcę z nim porozmawiać. No nie? A oczywiście może, mm-hmm. może próbować tą rozmowę na te tory właściwe sprowadzić, ale dalej, no mogę mu powiedzieć wszystko, nie? Mogę mm-hmm. zapytać o różowe gacie, o to, co tylko chcę. Czyli masz mniejszą satysfakcję z grania w gry, które są bardziej otwarte, tak? Chyba będę miał mniejszą satysfakcję, mm-hmm. tak mi się wydaje, bo po pierwsze, ona będzie mnie bardziej angażować, bo ja będę musiał naprawdę teraz myśleć, co jest celem cały czas i tak, no nie wiem, jakoś tego nie kupuję, mm-hmm. no nie? Okay. A z drugiej strony widzę tych wszystkich nastolatków i tak dalej, którzy będą, wiesz, gadać, tylko o cyckach i, mm-hmm. i tak dalej, nie? Więc to jest ciekawe, to na pewno się będzie jakoś rozwijało i w jakąś stronę to pójdzie, ale też zastanawiam się, czy to nie jest jakiś kolejny ślepy zaułek. Mm-hmm. A co myślisz o Netflixizacji? Mm-hmm. O tych platformach streamingowych, tak? Tak, myślę o tym, że jeżeli przyjdzie taki Netflix czy Spotify dla gier, to czy to nie zabije branży, nie? Bo no, ten scenariusz się powtarza mm-hmm. rzeczywiście. No nie wiadomo, wiesz, no jest teraz Game Pass chyba najbardziej popularny Microsoftu. Im się jakoś w miarę udało. Stadia zdechła. Mm-hmm. No właśnie. A tak. Głośno było. Nie? Tak, tak. Więc nie wiem, wszystko zależy od... Czy to jest problem? Ale pytanie, czy tam jest tak, bo nie jestem w temacie, mm-hmm. że płacisz abonament i masz tak. dostęp do wszystkich gier, tak? Do wszystkich nie. Masz duży, duży katalog gier. Okej, okay, dobra. I to też jest tak, że no nie jesteś w stanie ograć tych gier. Mm-hmm. Nie ma takiej opcji, nie? A płacisz 50 złotych miesięcznie czy jakoś tak. Mm-hmm. Więc. No pytanie, czy wiesz, twórcy nie będą wtedy zarabiać groszy, nie? Znaczy trochę. Wydaje mi się, że nie, bo trochę tak już teraz jest. W sensie masz tyle tych gier na Steamie i tyle tych gier na konsoli, okay. że jejku, no naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie, plus nikt nie zagra we wszystko już teraz. Czy nawet 3%, nie, tych gier. Okay. Więc wszyscy grają w te głośne tytuły. A potem każdy gra sobie w jakieś tam może małe indyki, które sobie lubi, nie? Mm-hmm. Więc mm-hmm. mam nadzieję, że to nie będzie jakiś, nie będzie takim drastycznym problemem. Mm-hmm. Spoko. Chciałem jeszcze pogadać o temacie, już zahaczyłeś a propos twojego stacku, że bardziej Unity niż Unreal. Mm-hmm. Co w ogóle sądzisz o tej walce? Czy to jest walka taka, która będzie trwała w nieskończoność? Czy może ktoś ją wygra? Nie wiem. Jakbyś to ocenił? Nie wiem. No wiesz, teraz Unity ma jakiś duży problem, bo właśnie wypuścić jakąś informację o zmianie systemu, zmianie płatności. Będą chcieli, żeby ludzie płacili, żeby deweloper płacił za każdą instalację gry. Wow. Powyżej tam miliona instalacji, powyżej miliona zarobionych dolarów. A, ale no to, tak, tak, to, tak. To jest chyba no niezły model. Teraz jest totalnie wielka burza właśnie się rozpętała, no bo to z piratami i tak dalej, i tak dalej. Mm-hmm. Jakieś tam są rzeczy, więc na pewno Unity wizerunkowo zaliczyło właśnie gigantyczną wtopę. Okay. Mimo ja jestem fanboyem zdecydowanie Unity. No wiesz, na pewno to będzie tak, że zawsze będzie już jakiś ten silnik. Jest niby tak, że 70 czy tam ileś tam procent gier jest robionych na Unity, ale małych, a wszystkie duże są na Unrealu, więc może to się mhm. jakoś tam, jakoś samo się segmentuje. I jest też Godot, czyli open source'owa alternatywa, jest też parę innych silników, więc myślę, że jakoś to działa i wydaje mi się, że w ludzkiej naturze jest zawsze duopol, nie? Mhm. Czyli, że jest, nigdy nie jest tak, że jest jedna opcja i koniec, zawsze jest 50 na 50 mniej więcej. Okej, okay, czyli myślisz, że to jednak zawsze będzie się rozdwajać i tak po prostu wydaje. Będą dwie ścieżki, tak? Mm-hmm. Dobra, dlaczego Unity, nie Unreal? Jednym zdaniem. nie, u mnie to jest prosta sprawa, no bo jak VR to raczej Unity. I Unity jest bardziej multiplatformowe. Mm-hmm. W Unreal jesteś w stanie zrobić rzeczy prawdopodobnie
bardziej realistyczne, jeśli chodzi o grafikę. Mhm. Jak, ja w sumie tobie nie jest. Jak robisz rzeczy stylizowane, nie ma to znaczenia dużego. No i też dlaczego Unity, bo wiesz, zacząłem w Unity w 2009 roku. No. Kupa czasu i no i trudno, tak po prostu trudno pewnie mi jest się byłoby mi się teraz przełączyć. Być może będę musiał, nie wiem, może będzie zależało to od projektu, to się wtedy przełączę, ale na razie no to jest takie coś, że tutaj mam już jakiś poziom ekspertyzy, wydaje mi się, z którego trudno jest zrezygnować, nie? Po prostu wiem, jak to zrobić, wiesz, w tym Unity szybko. No tak, no masz prawdopodobnie już taki totalny insight, że myślisz i po prostu automatycznie praktycznie robisz, nie? Jest duża pewnie bariera przejścia, ale no chyba nie ma potrzeby też, nie? Unity jest chyba wystarczające do waszych rzeczy. Chciałem jeszcze zahaczyć o tą twoją grę. Co z nią? Leży sobie. Skończyłem design, zrobiłem design. Aha. I jak to jest? Jak w ogóle do tego podchodzisz? No bo wiem, że wiesz, dla ciebie podstawą jest jakby praca, to jest jakby taki dodatek, ale... Wiesz, moja żona już nie może o tym słyszeć. że weź, nie wiem, zwolnij się, zrób tą grę po prostu w końcu. A mi się wydaje, że to jest tak, że... Czuję. Dziękuję za to, bo mnie motywuje, ale wydaje mi się, że to jest trochę tak, że to jest taki mój cel. Mhm. Ja nie wiem, czego kiedykolwiek osiągnę. Mam nadzieję, że może do niego dojść. Nie, chcę chyba dojść, ale chyba trochę chodzi o to gonienie króliczka, bo wydaje mi się, że przez to, że ja mam to w głowie, że chcę to sam zrobić kiedyś tam, to ja się nauczyłem wszystkich tych rzeczy, które się nauczyłem. Okej, okay, czyli to może być po prostu super dźwignia do nauki, na pewno jest, a niekoniecznie cel sam w sobie. Tak, a czy... Ja ciągle myślę, że ją zrobię, no nie? I może muszę tak myśleć właśnie, żeby dalej mieć tę motywację. Dobra, a jak to jest z technologią? Bo akurat wydaje mi się, że przy robieniu gier, no to jest bardzo duży problem. W momencie, w którym robisz grę przez 5 lat, to kurczę, jak zaczynałeś, to już musisz myśleć o tym, jaki sprzęt będzie za 5 lat i czy to nie jest tak, że... Na szczęście są konsole. Okej, one rzeczywiście wyprzedzają. To jest tak, że jest sobie konsola i jak wychodzi konsola, to wiesz, że przez 5-6 lat nie będzie nowej generacji, więc wszystkie gry muszą równać do tej generacji, bo inaczej nie, bo wiesz, no PC zawsze rośnie, ale to teraz właśnie jest tak, że to już nie jest taka krzywa, wiesz, taka... No, eksponencjalna, tylko to są takie schody, wydaje mi się. I trochę zsynchronizowane z konsolami. One są dalej eksponencjalne, tylko że te konsole są takim hamulcowym, nie? W sensie wychodzi nowa generacja, jest skok możliwości, możemy teraz zrobić wow, super nowe rzeczy. Tak, teraz, ale nie ma sensu, bo jest wajcha. Tak, i na 5 lat właśnie zaciągamy ręczny, bo musimy robić na tą konsolę, a nie możemy robić na wyimaginowaną rzecz, która może będzie, może jej nie będzie za 5 lat. Okej, czyli najgorsze są te momenty nowej premiery konsoli. I zawsze jest ten problem, to widać po Cyberpunku, nie? Że gra była przygotowywana z myślą o nowych konsolach głównie, ale biznesowo musiała wyjść też na stare i gdzie miała problem? Tylko na tych starych konsolach. Cały ten hejt i tak dalej był przez to. A że to była praktycznie większość ludzi, to jeszcze to się wylało. To był ten problem. No. Więc zawsze jak jest ta zmiana generacji, to jest ten problem. Dobra, Maciej, taki moment jest w podcaście na końcówce zawsze, bo wiem, że się śpieszysz. Chyba jestem trochę spóźniony. Tak dosyć długo pogadaliśmy. Mega ci dziękuję za tą dyskusję. To jest taki moment dla ciebie. Jakiś zasięg jest, nie wiem, z 200 osób zobaczy, może więcej, więc jakbyś chciał, możesz wykorzystać to miejsce do jakiegoś swojego celu. Nie wiem, czy możesz powiedzieć, że zatrudniasz, możesz wypromować swoją grę, możesz zrobić co chcesz, daję tobie 10 sekund na to, żeby coś sobie... Nie mam chyba czegoś takiego. Powiem tylko, nie wiem, ludzie, dbajcie o siebie i starajcie się robić to, co jakoś was nakręca. Mega. Bardzo fajnie, że oddajesz ludziom. W ogóle bardzo fajne jest to, że płynie taka mega pozytywna idea z tego, co robisz i po prostu jesteś
spoko gościem, jeżeli chodzi o ludzi. Dziękuję, też jesteś spoko gościem. I bardzo dziękuję też za to. Maciej, super się rozmawiało. Dzięki za rozmowę. No i co? Tyle, tak kończymy. Nie mam jakiegoś super zakończenia. Dzięki bardzo. Ja też nie mam. Który, jeśli widzi jakiś problem w dowożeniu efektów przez ludzi, to po prostu siada, uczy się ich umiejętności i dowozi coś. Nie wierzę w to. Nie wierzę w to, że w takim momencie. Zdarza się. Spoko, spoko, loko. Zepsułem ci słuchanie o sobie. No fakt, wiecie, w ogóle to tego nienawidzę. Ale... nikt tego nie lubi. Krótka wstawka z podsumowaniem. Dzięki, że zostałeś do końca. Zgaduję, że jako jeden z nielicznych chciałbym ci się odwdzięczyć. To, co usłyszałeś przed chwilą, to wycinek jednego z zakulisowych nagrań. Czasem się zdarza, że jest ich kilka, czasem mnóstwo. Czasem nie ma ich w ogóle, bo przeważnie rozmawiam z ultra zajętymi ludźmi. Zauważyłem, że YouTube zaczyna zamykać się na komunikację bezpośrednią z widzami, więc stworzyłem listę mailingową do tego celu. Tylko tam będę publikował niektóre treści. Te, które uznam za najbardziej wartościowe lub intymne, bo uważam, że tam będą tylko ludzie, którzy najbardziej mi ufają. Zadbam, żebyś nie przestał. W mailach możesz spodziewać się m.in. zakulisowych nagrań z gośćmi. Co ważne, nigdzie indziej nie publikowanych. Wartościowej wiedzy o YouTube dla biznesu i sprzedaży, bo tym trochę się jaram. I oczywiście wszystkich informacji przydatnych w rozwoju biznesu, zarządzaniu, ogólnym rozwoju, wzroście, diecie, ćwiczeniach, rutynach i tym podobnych. Będą tam tylko wartościowe materiały wysyłane rzadko. Pewnie raz na miesiąc będzie dobrze, ale to też dopiero za kilka miesięcy. Obiecuję ci, że nie będę używał automatek z dużą częstotliwością. Wszyscy znamy miejsca, gdzie codziennie dostajesz maile z naciskiem na zakup setnego kursu. Mnie to też wkurza i wiem, że nie zadziała w moim przypadku. Wierzę, że jak masz coś wartościowego, to nie musisz do tego natarczywie namawiać. W skrócie, jeśli znajdę coś wartego twojej uwagi, podzielę się tym z tobą. Jeśli nie, to nie pojawię się w twojej skrzynce. To pewna osobista obietnica. Dzięki za zaufanie i za twój czas, bo to najcenniejsze, co mogłem od ciebie dostać. Jestem twoim fanem i mam nadzieję, że dzięki temu kanałowi coś kiedyś będzie dla ciebie prostsze, tak jak zaczyna być dla mnie. Wracam gadać.